Świat oczami duszy. Audycja o świadomości na żywo. Zaprasza Sławomir Bączkowski. Witajcie bardzo gorąco i serdecznie na antenie Radia Paranormalium 23 marca roku pańskiego 2020. Rozpoczynamy kolejny odcinek audycji Świat oczami duszy, audycji o świadomości w całości na żywo. Mam nadzieję, że wszyscy zdrowymi jesteście. Przy mikrofonie i za sterami technicznymi audycji jak najbardziej zdrowy, jak zawsze Marek Sękiewelios, a po drugiej stronie połączenia internetowego jest z nami już jak zawsze również jak najbardziej zdrowy prowadzący audycję pan Sławek Bączkowski. Dobry wieczór, panie Sławku. Dobry wieczór, panie Marku. Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj tak uradziliśmy z panem Sławkiem, że już od początku audycji będzie otwarta nasza linia telefoniczna, a więc podaję kontakty do Radia Paranormalium. Nasze numery to jak zawsze 32 746 0008, 32 746 0008, komórkowy 530 620 493, Skype radio.paranormalium.pl. Można także do nas pisać na gadu-gadu pod numerem 36 08 8002. 36 08 8002. Jesteśmy także na czatach Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czacie towarzyszącym naszej transmisji na YouTube. Można nas także spotkać na Facebooku, na kontach Radia Paranormalium i pana Sławka Bączkowskiego, na grupach Radia Paranormalium i czytelników Nieznanego Świata, a jeżeli ktoś woli, to może nam także wysyłać pytania, komentarze i różne inne wiadomości odnoszące się do naszej audycji na nasz adres e-mail radio@paranormalium.pl. Z czystym sumieniem, myślę, mogę oddać głos panu Sławkowi. Dziękuję, panie Marku. Kochani, ja przyłączę się tutaj do prośby pana Marka, jeżeli chcielibyście, mam nadzieję, że będą dzisiaj znowu słuchacze, którzy będą chcieli zadzwonić na żywo do nas i porozmawiać, także jeżeli macie taką potrzebę i chcecie sprawić mnie również przyjemność, to dzwońcie, nie czekajcie z tymi telefonami, żebyśmy tutaj już zdrowego jubiego nie przytrzymywali. Także jak ktoś ma ochotę, to serdecznie zapraszam. Ja w dowolnym momencie oczywiście przerwę swój monolog. Kochani, na początku odrobinę autoreklamy, ponieważ miałem znowu niewątpliwą, niesamowitą przyjemność kontaktu ze swoją najnowszą czytelniczką, którą przy tej okazji serdecznie pozdrawiam. Czytelniczką mojej książki i oczywiście mnóstwo komplementów. Później żeśmy sobie, że tak powiem, bardzo, bardzo długo porozwijali pewne wątki, ponieważ to będzie właśnie ten moment na autoreklamę. Słuchaczka przeczytała tą książkę podobno jednym ciągiem, po prostu wchłonęła ją i stwierdziła, że musi ją przeczytać drugi raz już teraz na spokojnie, żeby sobie pewne rzeczy poukładać. Także zapraszam, kupujcie i też odzywajcie się do mnie, bo to miód na moje serce. Kochani, o czym będzie dzisiejsza audycja? Oczywiście tematem przewodnim od jakiegoś czasu, tematem numer jeden w naszych, nie tylko naszych rozmyślaniach, zastanawianiach się, dywagacjach, dyskusjach, poradach, jest kwestia tego, co się dzieje aktualnie na świecie, czyli coraz bardziej szalejącego i rozprzestrzeniającego się wirusa, więc na pewno do tego tematu wrócę, może nie tylko pod kątem duchowym. Natomiast takim pytaniem i zachęceniem do dyskusji, który chciałbym, żeby stał się wątkiem przewodnim dzisiejszej audycji, jest temat, który podrzuciła mi jakiś czas temu nasza bardzo miła, wierna i aktywna słuchaczka. Pytanie, po co chce mi się żyć? Bardzo ciekawy jestem waszych, że tak powiem, opinii. I to pytanie też nabiera jakby w momencie, kiedy to nasze życie mniej lub bardziej
zostało zagrożone przez wirusa, staje się całkiem, że tak powiem, uzasadnione i warte przemyślenia. Także ja zarzucam to jako pytanie i mam nadzieję, że tutaj na czatach dacie upust i podzielicie się ze mną i z resztą słuchaczy tym, co was, że tak powiem, motywuje i powoduje to, że chce wam się żyć. A ja w międzyczasie wrócę do tematu, który pojawił się w zeszłym tygodniu, tak jak powiedziałem, kwestia koronawirusa. Tak? Moja aktywność w sieci jest ostatnio dość ograniczona, dość znikoma. Zresztą też przepraszam was na to, że moje komentarze i odpowiedzi na wasze pytania idą z takim pewnym opóźnieniem. Natomiast no, mam sporo, że tak powiem, takiej pracy stricte zawodowej, więc no, na przyjemności mam aktualnie trochę mniej czasu. Mam nadzieję, że to do końca tygodnia wróci już wszystko do normy, tak? Natomiast przez te trudno, otwierając komputer, nie przeczytać informacji, które zawsze do nas napływają i też mi spływają przeróżne powiadomienia, propozycje jakichś tam filmów do obejrzenia na YouTubie. I przykuło moją uwagę audycja, która niosła ze sobą taki dość złowrogi tytuł jak poradzić sobie ze strachem. I powiem wam szczerze, bardzo żałuję, że nie zdążyłem wysłuchać tej audycji, bo sam jestem ciekawy, jakie pomysły ludzie mają, jak poradzić sobie z tym strachem, który jakby coraz mocniej ludziom zagląda w oczy i skąd się w ogóle ten strach bierze. Ja pozwoliłem sobie jeszcze inaczej. Miałem dzisiaj niewątpliwą okazję być w szpitalu. Nie na testach. Chciałem was uspokoić, chociaż w świecie internetu jesteście bezpieczni i nic wam z mojej strony nie grozi. Nie byłem na testach, natomiast byłem z młodszą córką po zwolnienie lekarskie. Kochani, byłem po zwolnienie lekarskie, ponieważ na skutek tego wypadku dostała tam 3 tygodnie zwolnienia, czy tam 4 tygodnie zwolnienia, skończyło jej się w poniedziałek. No i podczas ostatniej wizyty, tydzień temu, lekarz kazał przyjechać dzisiaj po to, żeby to zwolnienie przedłużyć, tak jest jej potrzebne do pracy, to zwolnienie. No i pojechaliśmy. I to, co zobaczyłem dzisiaj w porównaniu do tego, co widziałem tydzień temu, to po prostu byłem przerażony. Dzisiaj, kochani, byłem przerażony tym, co się dzieje. I jak tydzień temu były SMS-y pod tytułem proszę przyjeżdżać nie wcześniej niż 10 minut przed wizytą, proszę nie robić kolejek, proszę nie gromadzić się, proszę jakby zachować ostrożność i tak dalej, i tak dalej. Tak w dniu dzisiejszym chaos, który panuje przynajmniej w tym szpitalu, w którym ja byłem, nie wiem jak jest wreszcie, natomiast będę miał jakieś informacje, ponieważ tam część moich znajomych się wybiera, to na zdjęcie szwów, to na coś tam, więc nie wiem jak to wygląda w pozostałych szpitalach, natomiast jeżeli w taki sposób będzie to wszystko wyglądało, to również nam Polakom podejrzewam, że ten czarny scenariusz może zajrzeć w oczy. Ponieważ mówię, no dzisiaj już abstrahując od tego, że zostaliśmy ściągnięci po to, w zasadzie to nie wiemy po co zostaliśmy ściągnięci, po co w dobie, kiedy mówi się wszystkim zostańcie w domu, ściąga się, zresztą nie tylko my byliśmy, do szpitala, gdzie jest mnóstwo przeróżnych chorób, zresztą okazało się, że w tym szpitalu dzisiaj też wykryto jakiegoś tam koronawirusa. Ściąga się człowieka,
bo nie wiem, czy się orientujecie, że w tej chwili zwolnienie wystawia się elektronicznie. Lekarz wystawia zwolnienie, wpisuje po prostu dane i wysyła je elektronicznie do ZUS-u oraz do pracodawcy. Pacjent nie dostaje żadnego papierka, więc ściąganie człowieka do szpitala i zmuszanie go do tego, żeby stał w tłumie ludzi 2 godziny tylko po to, żeby pokazać się lekarzowi, który nie robi żadnych badań, nie wykonuje żadnych czynności, tylko po prostu widzi pacjenta, a pani pozwolnienie, dobrze, i wypisuje zwolnienie na komputerze i wysyła go mailem, tak, czy tam jakimś innym. I takich ludzi, jak moja córka, w dniu dzisiejszym było przynajmniej kilka osób. Nikt nie ustala już w tej chwili terminu wizyt. Ludzie po prostu stoją, pchają się, przyklejają jeden do drugiego, nie wiedzą, co jest zgrane i nikt nad tym już w tej chwili, słuchajcie, nie panuje. Więc poniekąd trochę zweryfikowałem to, co słyszę w mediach o różnego rodzaju działaniach i różnego rodzaju planach zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby. To tak na dobrą sprawę z punktu widzenia jakby urzędowego, przepisowego, naprawdę bardzo dużo mija się z prawdą. I do czego zmierzam? Nie do tego, żeby użalać się nad swoim losem i losem swojej córki, że musieliśmy tam spędzić 2 godziny. Notabene za 2 tygodnie jedziemy na prześwietlenie i kontrolę z tą nogą, czy można już stabilizator zdjąć, czy nie, i jakie tam dalsze kroki. I też nikt nie wyznaczył nam konkretnej godziny. Tylko powiedział, żebyśmy przyjechali pomiędzy godziną 9 a 12. Czyli znowu uczestniczyli w tym samym cyrku, w którym uczestniczyliśmy w dniu dzisiejszym. I mówię, nie mówię tu o tym, bo sytuacja lekarzy, sytuacja tych osób, które służb medycznych jest naprawdę ciężka i oni pracują według procedur, które nie zostały zmienione na okoliczność, jak chociażby tych zwolnień lekarskich, tak, żeby nie ciągnąć tych ludzi do szpitali, tylko zmienić procedury, że lekarz wypisuje to zwolnienie, wysyła i tyle, tak? Więc gro przepisów, które powinny być zmienione, nie zostało zmienionych jeszcze. I tylko ładnie to wygląda, i tylko ładnie wygląda to w telewizji. Natomiast do czego zmierzam? Słuchając wypowiedzi artystów, muzyków, ludzi kultury, czasami celebrytów, słyszę bardzo mądre słowa. Bardzo mądre słowa. Czego ma nas ta sytuacja nauczyć? Z czego tak naprawdę my jako ludzie w tej chwili, jako ludzkość, zdajemy egzamin? Zdajemy egzamin z odpowiedzialności i zdajemy egzamin z empatii. Kochani, to jest zwiastun tego, że przez sytuację na świecie zostaliśmy zmuszeni do przejścia na następny poziom rozwoju świadomości. Zostaliśmy zmuszeni, ponieważ odpowiedzialność i empatia to są cechy, które tak naprawdę wykształcają się na poziomie duszy dojrzałej. Więc całe te wszystkie nasze rozmowy na temat rozwoju świadomości, na temat rozwoju duchowego, jak to zrobić, czy zrobić, czy nie zrobić, po co zrobić, tak? W obecnej sytuacji nie ma już żadnego znaczenia. I jak widzicie, pewne procesy są od nas zupełnie niezależne. Po prostu zostaliśmy w tej chwili zmuszeni do wykształcenia w sobie odpowiedzialności i empatii. I tylko te dwie cechy tak naprawdę, znaczy przede wszystkim te cechy, są w stanie nas jako ludzi uchronić przed rozprzestrzenieniem się tej choroby. Bo powiedzmy działania polityków, wprowadzanie przepisów, działania urzędów są jakby jedną rzeczą, natomiast bez tych dwóch cech, zwłaszcza bez odpowiedzialności, te wszystkie przepisy można będzie po prostu włożyć między bajki. Wszelkie starania, wszelkie zarządzania,
straszenia można włożyć między bajki. To jest dla nas jako ludzi egzamin z odpowiedzialności. I widać to też, po świecie porozrzucane są bądź gromadzone świadomości na różnych poziomach. Teraz to bardzo dobrze widać. Oczywiście to nie jest przełożenie jeden do jednego, tak? Ja kiedyś, jak mówiłem o różnych poziomach świadomości, jak to mniej więcej wygląda i jakie są cechy główne tych na każdym z tych poziomów, to już wtedy mówiłem wam, kochani, że Polska jest krajem, gdzie jest bardzo dużo dusz dojrzałych. Polska to jest kraj, gdzie jest bardzo dużo dusz dojrzałych. Dlatego Polska była też krajem, który pewne rzeczy przełamywał, tak? Czyli pewne rzeczy zaczynały się od Polski. Ze względu na to, że poczucie sprawiedliwości jest kolejną cechą, która dominuje na poziomie dusz dojrzałych. To też warto wiedzieć o nas, jako o społeczeństwie, o ludziach po prostu, którzy w naszym kraju żyją. I tak naprawdę oczywiście jak ten całe zamieszanie się skończy, będzie mnóstwo osób, które będą wypinały piersi po medale, zbierały zasługi i przypisywały sobie, że jak to dzięki ich działaniom udało się, powiedzmy, zmniejszyć, zminimalizować skutki istniejącego wirusa. Natomiast tak naprawdę to najważniejszą rolę w tej walce odgrywają właśnie ludzie. Ich poziom odpowiedzialności, ich poziom empatii. A takich ludzi, mimo tej dzisiejszej sytuacji, powiedzmy w szpitalu, tych ludzi w Polsce jest naprawdę bardzo dużo. To tyle jakby o tym zjawisku, które pojawiło się dzisiaj w moim życiu. Też chciałem was może troszeczkę ostrzec przed, gdyby wam się szykowały jakieś wyjazdy gdzieś tam do jakichś tam lekarzy odpłukać czy szpitali, to bardzo was proszę, uzbrójcie się w dużą dozę cierpliwości i środków dezynfekujących. Natomiast z drugiej strony, tutaj zauważyłem to też na profilach kilku moich znajomych, tutaj z naszych słuchaczy, widziałem to na profilu Jubiego, to jest też sytuacja, o której ja mówiłem wam tydzień temu, tak? Nie wiem, jaka w tej chwili jest ilość osób, które zmarły na koronawirusa, tak? Czy to jest, nie wiem, 8 tysięcy, 10 tysięcy, nie wiem, nie mam pojęcia, ale coś chyba gdzieś koło tego, z tego, co tam ostatnio widziałem. I teraz zadam brutalne pytanie, i w czym jest problem? W czym jest problem? Dlaczego te, nie wiem, 10 tysięcy ludzi, które zmarło na koronawirusa w ciągu ostatnich 3 miesięcy, budzi takie przerażenie? Ten strach, o którym tutaj już przeróżni duchowi przewodnicy znajdują metody i chcą nas z tego strachu leczyć i pomagać z niego wyjść. W czym jest problem? Zapytam brutalnie. O czym my, kochani, przy takiej ilości ofiar mówimy? Jest 10 chorób takich bardzo popularnych, które doskonale znamy, słyszeliśmy o nich, które zbierają żniwo wielokroć większe. 10 w kolejności, czyli taka najmniej jakby zjadliwa, to jest choroba nadciśnieniowa serca. I według statystyk, już wam powiem, bo mam to gdzieś zapisane, w 2012 roku zmarło na nią 1,1 miliona ludzi na świecie, co jest około 2% wszystkich zgonów na świecie.
2% zgonów na świecie to jest 1,1 miliona ofiar. To jest 10. choroba. Dobrze nam znana choroba nadciśnieniowa serca. 9. jest cukrzyca. 8. jest biegunka, na którą zmarło około 1,5 miliona osób, co stanowi 2,7% wszystkich zgonów na świecie. Biegunka zabija średnio około 2200 dzieci dziennie. Biegunka zabija średnio około 2200 dzieci dziennie. Więcej niż AIDS, malaria i odra razem wzięte. Biegunka. Powtórzę jeszcze raz. 2200 dzieci dziennie. 7. chorobą jest HIV i AIDS. 6. rak tchawicy, oskrzeli i płuc. 5. chorobą jest gruźlica. W 2015 roku na świecie odnotowano 10,4 miliona przypadków zachorowań na gruźlicę oraz 1,8 miliona zgonów. 4. jest schorzenie dolnych dróg oddechowych. 3. jest przewlekła obturacyjna choroba płuc. 2. jest udar mózgu. Na udar mózgu zmarło 6,7 miliona osób, co stanowi niemal 12% ogółu liczby zgonów. I na pierwszym miejscu jest choroba wieńcowa z 7,5 miliona zgonów rocznie. Biegunka. 2200 dzieci dziennie. Ponieważ jakby przed audycją sobie pogrzebałem, więc podzielę się z wami tą informacją, bo być może nie macie okazji, chyba że chcecie na przykład razem ze mną w tej chwili wejść sobie na stronę worldmattersinfo.pl i będę wam wyczytywał dane aktualne z tej strony, która jest stroną online. Oczywiście to jest takie mocno naciągane. Natomiast nie wiem, ile osób dzisiaj zmarło na koronawirusa. Natomiast w dniu dzisiejszym na całym świecie zmarło 138 tysięcy osób. 138 tysięcy osób zmarło w dniu dzisiejszym. Na szczęście 320 tysięcy się urodziło w dniu dzisiejszym. Jeszcze parę, że tak powiem, z takich ciekawostek, tak? Może na przykład chcecie wiedzieć, ile wysłano dzisiaj maili. 222 miliardy. Natomiast samych tweetów w dniu dzisiejszym pojawiło się 657 milionów. Z ciekawostek mogę wam powiedzieć też, ile dwutlenku węgla wyprodukowano w tym roku w tonach. 8 200 milionów 850 tysięcy ton w tym roku. Ale to jakby tak przy okazji, ponieważ przewijam sobie stronę. Na świecie żyje 841 milionów niedożywionych osób. 841 milionów osób na świecie jest niedożywionych. A prawie 1,7 miliarda jest osób z nadwagą. Samych osób otyłych jest 752 miliony. I teraz jeszcze jedno. Zapamiętajcie tą cyfrę. Osoby zmarłe z głodu na świecie dzisiaj. 26 223 osoby. Dzisiaj na świecie zmarło z głodu 26 227 osób. I teraz na przykład zgony na choroby związane z wodą w tym roku. 191 tysięcy. Jeszcze jedna informacja. Osoby bez dostępu do bezpiecznej wody pitnej. 802 miliony 506 456 osób. Powtórzę jeszcze raz. Osoby bez dostępu do bezpiecznej wody pitnej. 802 miliony osób. Ponieważ koronawirus jest chorobą zakaźną i powiedzmy zmarło w tym roku na nią około 10 tysięcy osób. Więc podam wam, ile zgonów z powodu chorób zakaźnych było w tym roku na całym świecie. 2 miliony 950 tysięcy prawie. 2 miliony 950 tysięcy na inne choroby zakaźne. Na świecie w tym roku zmarło 1 725 000 dzieci poniżej 5 roku życia.
Na HIV-AIDS zmarło w tym roku 381 tysięcy osób. Na raka zmarło 1 864 tysiące osób. Na malarię zmarło w tym roku 222 tysiące. A z powodu palenia papierosów 1 134 000. Z powodu alkoholu 567 tysięcy. W tym roku popełniono 243 tysiące samobójstw. I odbyło się 306 tysięcy śmiertelnych wypadków drogowych. Kochani, nie wierzycie mi? Wejdźcie na stronę worldmattersinfo.pl i sprawdźcie. Nie wiem, czy pisaliście, czy nie. Natomiast ja zadam jeszcze raz pytanie. O co chodzi z tym koronawirusem? Czy my, jako ludzie, nie mamy większych powodów do zmartwień? Czy to, co wam, że tak powiem, przytoczyłem teraz z jakichś statystyk, tak? Ja tu się nie będę kłócił o jedną cyferkę, czy o 100 osób, czy o 200 osób, bo przy tych ilościach to naprawdę nie ma znaczenia. 2200 dzieci dziennie umiera na biegunkę, tak? Więc dlaczego opanował nas taki strach? Strach, przed którym ktoś chce nas bronić, ludzie chcą nas bronić. Jeszcze jedna rzecz. Dzisiaj rano w Polsce było, i to też proszę się nie czepiać słówek i cyferek, bo nie robiłem notatek, zresztą to nie ma znaczenia, tak? 600 parę osób zakażonych koronawirusem w Polsce. Na 30 tam, nie wiem, 5, 6, 7 milionów ludzi. Jakie jest prawdopodobieństwo spotkania takiej osoby? Nie wiem, czy nie mniejsze niż trafienie szóstki w totę. No nie, no pewnie nie. Kochani, dlaczego taki strach? Z czego to wynika? Oczywiście na pewno z mediów, tak? Ponieważ no, te informacje się przewalają, tołkują, tak? Tylko dlaczego mimo zagrożenia tylu chorobami, ludzkość ogarnął strach z powodu wirusa? Wiecie dlaczego? I dlaczego padł strach i robi się tyle, żeby temu przeciwdziałać? Ponieważ to może spotkać każdego. To może spotkać każdego. Bez względu na status społeczny, status materialny, status polityczny. To może spotkać każdego. To może spotkać tak, jak spotyka prezydentów. To może spotykać piłkarzy, to może spotykać gwiazdy popkultury. To może spotkać każdego. Dlatego są ułożone takie pieniądze, żeby temu przeciwdziałać. Ponieważ nawet prezydent nie może czuć się bezpiecznie. Znowu uruchomiono potężny kapitał nie po to, żeby naprawić system zdrowotny. Nie po to, żeby walczyć z chorobami. Tylko po to, żeby bronić własne tyłki. Dlaczego tego się nie robi dla ratowania 2200 dzieci dziennie, które umierają na biegunkę? Ponieważ biegunka dotyczy dzieci, które są gdzieś daleko od nas. Tak samo jak ludzie, którzy giną w wypadkach, tak samo jak dzieci, które umierają z głodu, tak samo jak ludzie, którzy umierają z pragnienia. Oni są gdzieś daleko. I nieważne, że ich jest 10, 20, 100 razy więcej. Ta choroba może spotkać każdego, ponieważ jedyną gwarancją niezarażenia się na tą chorobę jest odizolowanie się od wszystkich ludzi. Czyli coś, co w dzisiejszych czasach jest niemożliwe. Możemy mieszkać, zamknąć się w domu, ale w końcu przyjdzie ktoś, kto nam przywiezie następną dostawę jedzenia, tak? Ktoś to jedzenie będzie dotykał, ktoś je będzie pakował, może w rękawiczkach, może bez rękawiczek, może był chory, może był zdrowy, tak? Szpitale i służba zdrowia nie jest rozwiązaniem, nie mamy na to leku. Poza tym w szpitalach, w przychodniach też są ludzie chorzy, od których możemy się zarazić. Strach polega na tym, że to może dotknąć każdego, że to nie jest już jakieś wyimaginowane w Afryce, w Ameryce Południowej. Kto o tym mówi?
Kochani, jakie wiadomości mówią o tym, że dziennie z powodu biegunki umiera 2200 dzieci na świecie? Dziennie. Kto o tym mówi? Kogo to interesuje? Ale raptem mówi się nam, że co? Że wszyscy teraz stanęli, wszyscy, którzy mają władzę i moc, raptem się okazuje, że oni stanęli ratując, żeby ratować nasze życie i nasze zdrowie. Nie, kochani. Oni tak się zmobilizowali, bo oni ratują swoje życie i zdrowie. Ponieważ akurat ta forma choroby może dotknąć każdego człowieka. Umieralność, z całym szacunkiem, w porównaniu z tymi cyframi, które ja przytoczyłem, jest znikoma. Pompuje się balon strachu, może też dlatego, żeby podnieść jakby wartość tego, co się robi. Kochani, reasumując, ja nie chcę oceniać. To nie jest kwestia oceny. To jest kwestia suchych faktów, które wam podałem. Nie dajcie się zmanipulować. Nie dajcie się zapędzić w kozi róg. Ponieważ jest to audycja o świadomości, to te fakty, te cyfry, te suche cyfry musiały się pojawić. Po to właśnie, żeby świadomość ludzi była większa. Zrobicie jakby z tym to, co uznacie za słuszne. Ja nie ujmuję nic nikomu. Nie umniejszam ryzyka strachu, obaw czy śmierci żadnego człowieka. Nie bagatelizuję tego i nie uważam, że któraś była mniej bądź bardziej wartościowa. Zwłaszcza, że jak wam mówiłem i mówiłem nawet to przed chwilą, tak? To jest choroba, przed którą nikt nie może czuć się pewny i bezpieczny. Ponieważ zarazić się może każdy człowiek, również ja. Ja nie mam patentu na to, żeby się nie zarazić. Bywam między ludźmi i tak dalej, i tak dalej. Jestem w takim samym kręgu ryzyka jak większość z nas. Chodzi mi tylko o to, że jak już to całe zamieszanie się przywali, jak już wypną ci, którzy oczywiście będą uważali się za takich ważnych, wypną pierś po medale, to może warto by było nie pozwolić im kontynuować tej misji ratowania ludzkiego życia. Może skoro robią tak dużo dobrego, niech to robią dalej. Niech ratują te setki, tysiące, miliony osób, które umierają również z powodu innych chorób. Popularnych, znanych, niemedialnych zupełnie. Chorób albo takich rzeczy jak wojny, jak głód, jak pragnienie. Może tymi problemami też już najwyższy czas się zająć. Kochani, tak jak powiedziałem na początku, to jest egzamin z odpowiedzialności i z empatii. I to od nas tak naprawdę zależy, jak my się w tej sytuacji zachowamy. Tak? Rad dostajecie mnóstwo pomysłów i tak dalej, więc ja nie będę tutaj tego powielał, kopiował, bo niewiele da się tutaj z tym zrobić. Znacie nowego, tak? Więc proszę was tylko, abyście wykorzystali ten czas, który teraz został nam dany i sytuacja, która tak naprawdę odwala za nas część naszego rozwoju duchowego. Po prostu sytuacja, która zmusza nas do tego, abyśmy w trybie natychmiastowym jako ludzkość przeszli na następny poziom. Poziom odpowiedzialności i poziom empatii. Więc, kochani, nie ociągajcie się z nauką, mimo że szkoły są pozamykane do kwietnia, bo jak widzicie, świat duchowy jest bezlitosny. I tym, którzy tą lekcję zdadzą i ten egzamin zdadzą, będą mieli jakby szansę kontynuować swoją naukę, tak? Natomiast ci, którzy jakby tutaj na tym etapie polegną, mogą już jakby przy następnym egzaminie tej szansy na kontynuowanie nauki, przynajmniej w tym wcieleniu, nie dostać. Oczywiście jak zwykle się rozgadałem,
Więc głównego tematu pewnie nie zdążę z wami tutaj dzisiaj poruszyć. Natomiast w dobie i w perspektywie tego wszystkiego, co się tutaj dzieje i aktualnie się dzieje na świecie, warto sobie zadać to pytanie, dlaczego chce mi się żyć? Ja wam powiem, z mojego punktu widzenia, ta potrzeba i chęć życia jest przede wszystkim wynikiem naszej ziemskiej natury. Ponieważ my jako ludzie mamy od dawna zakorzeniony instynkt przetrwania, z biologicznego punktu widzenia jako ssaki mamy potrzebę przedłużenia gatunku, czyli rozmnażania się. Mamy też wypracowane techniki opieki nad swoim potomstwem. Nie mówię o wychowaniu, tylko o opiece jako ssaki. Więc ta potrzeba, chęć życia jest przede wszystkim wynikiem naszej ziemskiej natury, naszej fizyczności. Pewne aspekty, gdzie ta nasza natura została ubogacona o wysoce rozwinięte emocje, tak? Czyli te, których pozostałe ssaki i zwierzęta mają dużo mniej. I myślę, że to nadaje kolorytu temu życiu. I powoduje to, że to życie jest takie w związku z tym bardziej przyjemne, tak? Natomiast myślę, że motorem napędowym jest przede wszystkim nasza ziemska natura. Nie doszukuję się ja osobiście. Oczywiście bardzo chętnie wysłucham waszego zdania i na pewno też macie, co po niektórzy inne zdanie. Nie doszukuję się w sferze duchowej potrzeby na życie. Oczywiście zwolennicy metody tego, że znaczy teorii, że dusza schodzi na ziemię, żeby doświadczać i w ten sposób się rozwijać, oczywiście będą doszukiwali się w tym, że to dusza jest jakby tym motorem, który napędza nas, znaczy napędza, które powoduje chęć do życia, ponieważ no, dla niej jest to okazja doświadczania i schodzenia na ziemię i tak dalej. Tak? Ponieważ moją opinię na temat duszy i jej roli w naszym życiu, w sensie takim, czy to ona się rozwija, czy to my się rozwijamy, znacie. Więc ja się w sferze duchowej nie doszukuję tej siły takiej, która by nas powodowała w nas chęć do życia. No ale oczywiście jest to, kochani, moje, tylko i wyłącznie moje zdanie. No dobrze, ponieważ mam ochotę poodpowiadać wam na komentarze, które mam nadzieję pojawiły się podczas audycji. I też mam nadzieję, że ktoś wykona ten telefon w dniu dzisiejszym, żeby się podzielić z nami na żywo swoimi przemyśleniami. Ja sobie tak patrząc na zegarek i nie chcąc przekombinować, część oficjalną chciałbym zakończyć najmądrzejszym ostatnio życzeniem odporności. I cóż, jeżeli tam pan Marek jeszcze z nami jest i nie znudziły go moje wywody, to bym zasugerował malutką przerwę, taką szybciutką, króciutką. I co? Ja bym wtedy odpalił w międzyczasie sobie messengerka, dorzucił do kozy, bo zimna noc się zapowiada i spotkalibyśmy się za chwilkę na tej części mniej oficjalnej. Słuchajcie państwo audycji Świat oczami duszy. Mamy 23 marca 2020 roku i właśnie teraz rozpoczynamy drugą część audycji, tę, którą bardzo, bardzo państwo lubicie, w której to będziemy odbierać telefony i ja pan Sołek będzie czytał komentarze z czatów i się do nich odnosił. Tak więc zachęcamy do dzwonienia. Linia telefoniczna jest czynna dzisiaj całą audycję. Nasze numery telefonów to oczywiście stacjonarne 32 746 0008, 32 746 0008, komórkowy 530 620 493, 530 620 493. Jesteśmy także na Skype'ie radio.paranormalium.pl.
Można także do nas pisać na gadu-gadu pod numerem 36088002, 36088002. Jesteśmy także na czatach Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czacie towarzyszącym naszej transmisji na YouTube. Można nas także spotkać oczywiście na Facebooku, na fanpage'ach Radia Paranormalium i profilu pana Sławka Bączkowskiego, na grupach Radia Paranormalium i czytelników Niesnanego Świata, a jeżeli ktoś woli, to może nam także wysyłać pytania, komentarze i różne inne wiadomości odnoszące się do naszej audycji na nasz adres e-mail radiomapa.paranormalium.pl. No dobrze, czyli teraz ja. Kochani, mamy 8.07 według czata i tutaj drogi Adam pisze, także polecam książkę pana Sławka. Dziękuję ci, drogi Adamie, za rekomendację. I cóż tam, Sanchez pisze, wirus, proszę pana, to tylko przykrywka. Kochani, ja jakby... Już parę razy mówiłem, nie chcę się tutaj zanurzać w teorie spiskowe, chociaż widzę przeróżne, że tak powiem, doniesienia o tym, co tam kilka lat temu ktoś, coś, gdzieś, nie zagłębiam się w to, ponieważ jakby to nie ma już w tej chwili większego znaczenia. Ja zawsze wychodzę z założenia, że taką mam naturę. Jeżeli widzę jakiś problem, to koncentruję swoją uwagę na tym, jak go rozwiązać, tak? Nie koncentruję się na tym, kto zawinił i kto do tej sytuacji doprowadził, ponieważ nie jestem sądem, żeby osądzać, wymierzać kary, tylko mam konkretne zadanie do zrobienia. Rozwiązanie jakiejś tam sytuacji, czy jakiegoś tam tak zwanego problemu. Więc zresztą jest mnóstwo różnych audycji, które się tą tematyką zajmują, więc jeżeli ktoś ma potrzebę, tak, ustalenia przyczyn, czyli spędzenia swojego cennego bądź czasu na tego typu rozkminki, to jak najbardziej. Tu jest, że tak powiem, dowolność i każdy może ze swoim czasem zrobić, co chce. Natomiast czy to coś, że tak powiem, zmieni? Ja cały czas od początku tych audycji powtarzam jedną rzecz. To, co możemy zrobić, to zmienić siebie. Na to mamy bezpośredni wpływ i też taka jest nasze zadanie, nasza rola, żeby zmieniać samego siebie. Więc ja się na tym skoncentruję, tak? Na tym, jak to zrobić, i też będę was do tego też ze swojej strony namawiał. Adam odpowiada, Sanchez, domniemana przykrywka to oczywiście nie jest powód, aby ryzykować zdrowie innych lub własne bagatelizowaniem kwarantanny. Na mnie odżywczo działa ten relaks w domu. Ja powiem tak, cieszę się twoim dobrym samopoczuciem. Natomiast całkowicie się zgadzam z tym, że to zresztą, o czym mówiłem kilka razy w ciągu audycji, to jest dla nas jako ludzi egzamin z dojrzałości, odpowiedzialności, świadomości i empatii. Więc i do tego was cały czas namawiam. Sanchez pisze, dla innych relaks, dla innych introwertyków święty spokój, a dla innych kwestie gospodarcze. Takiego kryzysu gospodarczego nigdy nie było, jaki będzie. No i tu się otwiera przed nami pole do działania, tak? Skoro już to jakby wiemy, przewidujemy, Lubi też widzę tutaj pisze, rób te zapasy na jesień, bo to, co się dzieje teraz, to prolog. Nie wiem, ja nie będę tej, że tak powiem, tutaj spirali nakręcał, bo to, co będzie, to jakby jest dopiero przed nami, tak? Więc Sanchez pisze, został wywołany kryzys gospodarczy i sprawdzanie, jak poddańczymi mogą być ludzie. Nie wiem. Kochani, ja kwestiami gospodarczymi i też jakby poniekąd politycznymi w audycji zajmował się nie będę, ponieważ nie czuję się ani znawcą tematów politycznych, ani tym bardziej gospodarczych. Więc czyńcie, co wam serce i rozum nakazuje.
Sanchez pisze, ja będę plądrował. No, nie wiem, czy to jest dobry kierunek, ponieważ we Włoszech policja poprosiła przestępców o to, żeby zaprzestali swojej normalnej zawodowej aktywności i mało tego obiecała, że poinformuje, kiedy będą mogli wrócić do swojej pracy, więc plądrowanie, jak widać, już też nie jest w dobrym tonie. Nawet bycie bezdomnym, tym razem we Francji, nie jest w dobrym tonie. Bezdomni w Paryżu i w kilku innych miastach, proszę sobie wyobrazić, dostają mandaty za to, że nie siedzą w domu. O! Francja. No to ciekawostka. To nie słyszałem o takim przypadku, ale to ja w dalszym ciągu, że tak powiem, uważam, że do momentu, dopóki ludzie będą się kierowali w życiu przepisami, a nie rozumem, to daleko nie zajedziemy. No tak. No to jest taki ewidentny przykład na to, że tutaj komuś zbrakło zdecydowanie rozumu i zostały tylko suche przepisy. Anna pisze, ha, a jak tydzień temu przestrzegałam przed pandemią, to było, że Anka panikuje i świruje. Ja nic takiego, Aniu, nie mówiłem. Natomiast, no, rozwijaj w sobie ten dar w takim razie. A myślę, że po tym przykładzie będziemy cię baczniej słuchać, tak? Chociaż Sanchez pisze, bo świrujesz, więc nie wszyscy widocznie cię będą słuchać. Natomiast ja obiecuję, że będę cię słuchać. Zenon pisze, ja też uważam, że to balon próbny. I Adam pisze, tak kochani, to są przedbiegi do tego, jak wyjdzie naprawdę paskudna bakteria odporna na antybiotyki spowodowana fabryczną hodowlą. Mamy teraz czas na otrzeźwienie i rozsądek. No więc właśnie, kochani, to też rozmawialiśmy o tym tydzień temu. Ja się całkowicie z wami zgadzam, że to jest dopiero jakby próba, może nie generalna, ale na pewno próba, tak? Mieliśmy już wcześniej jakieś tam przypadki tych różnego rodzaju świrusów, tak? Pytanie jest, dlaczego ludzie chorują, dlaczego ludzie mają niską odporność? Oczywiście powodów może być wiele, natomiast myślę, że nad tym właśnie powinniśmy skoncentrować swoją uwagę, jak poprawić swoją własną odporność. Bo oprócz odrobiny szczęścia, oprócz zdrowego rozsądku, odpowiedzialności, to ważnym czynnikiem jest tutaj w tej walce z wirusem jest odporność. Dlaczego ludzka odporność ludzi tak spadła, tak? Ci, którzy mają podobną ilość lat co ja, z pewnością pamiętają, jak się kiedyś, nie wiem, w latach 70. czy 80. przechodziło grypę. Grypy nikt nie leczył. Grypę się po prostu przeleżało w domu. Jeżeli człowiek miał grypę, to leżał w domu. Jak był jakiś cięższy przypadek, to co? To się stawiało człowiekowi bańki. Herbata z cytryną, mleko z masłem i z miodem, przeróżnego rodzaju babcino wynalazki, tak? Wsadzanie wody do miski z gorącą wodą, żeby wypocić, rozgrzać i wyleżeć. Ja z tamtych czasów z antybiotyków, które pamiętam, znaczy nie pamiętam dokładnie, to były chyba dwa. Jakiś biseptol był, czy coś takiego. Jakaś coś tam. Chociaż moja mama pracowała akurat w zakładach farmaceutycznych, więc dostęp miałem. Natomiast w większości chorób i oksykord był taki, jak się człowiek skaleczył. To był antybiotyk w szpreju. I oczywiście dorzućmy do tego jakość powietrza, jakość jedzenia, stres, gonitwę i tak dalej, i tak dalej. I mamy odpowiedź, dlaczego nasza odporność jest taka niska. I też jeżeli ktoś lubi teorie spiskowe, to można się zastanowić nad tym, komu zależy na tym, żeby odporność ludzi była niska.
I może nasze, że tak powiem, poszukiwania, domniemywania i działania powinny zmierzać w tym kierunku, żeby ten proces odwrócić. I może to jest czas, żeby się zastanowić, dlaczego ludzie są tak podatni na... Oprócz tego, że te wirusy są, tak jak lekarze mówią, zmutowane, tak? Ponieważ uodparniają się na kolejne jakby porcje antybiotyków, więc są coraz silniejsze, tak? Że my sami tymi antybiotykami, które podajemy sobie i innym, produkujemy coraz bardziej, że tak powiem, odporne wirusy, tak? Może to jest właśnie dobry moment, żeby się nad tymi rzeczami, właśnie nad tymi rzeczami zacząć zastanawiać. Co będzie, jak będzie następny, jeszcze gorszy, tak? Sam przez widzę wraca tutaj do tematu gospodarczego. Ja sobie nie wyobrażam gospodarki po tym, jak oficjalnie ogłoszą koniec pandemii. Znaczy ja myślę, że tutaj już jakby nie ma co nawet zaprzęgać wyobraźni, bo zderzymy się z tą sytuacją już za czas jakiś, tak? Więc jest. Sanchez też pisze, a wcześniej tego czasu nie mieliśmy. Teraz trzeba ręce myć, strajtaśmy, kupować. Całkowicie się z tobą zgadzam. Oczywiście, że mieliśmy ten czas. My w zasadzie mieliśmy bardzo dużo czasu, żeby się na tę sytuację przygotować, tak? Tylko to, co też napisał jeden z moich znajomych, czy potrzeba było aż takiego trzęsienia ziemi, w sensie tym, żeby ludzie się zaczęli nad tym zastanawiać. Tak, bo taką mamy naturę, że nie zastanawiamy się nad pewnymi rzeczami, jak jest nam dobrze, tak? Nikt siedząc w jacuzzi i pijąc szampana nie zastanawia się, dlaczego woda jest ciepła, a i z czego zrobiony jest szampan, tak? Po prostu jest nam dobrze. My się zastanawiamy wtedy, kiedy jest nam źle. Adam pisze do Sancheza. Ja sobie wyobrażam, moi współpracownicy już świrują bez pracy. Jak tylko ogłoszą koniec pandemii, wzrośnie produktywność o 300% minimum. No, oby tak było, tak? No i tu są znowu aspekty gospodarcze, a zanim wszystko wejdzie na obroty, ktoś ZUS-y płacić musi. No, ja tutaj mam takie wątki gospodarcze oczywiście. Bardzo ciekawą dyskusję Adama Sancheza i Zenona PRL-u i tego, co się, że tak powiem, wydarzy naszą gospodarką, jak to wszystko będzie, kto z kim trzymał i jaką za to, że tak powiem, karę otrzymał. Dzień dobry. Tutaj Kazimierz z tej strony. Witamy, Kazimierz. Dobra, jakoś spróbuję przez komórkę, no ja tylko na chwilę, nie? Tak, żeby zagadnąć, bo dawno nie dzwoniłem, bo tak dzisiejszy temat jest, myślę, że dość specyficzny, ponieważ tak nie wiadomo, jak go ugryźć od strony, prawda, ducha, bo ja akurat osobiście nie wierzę, że ma to jakikolwiek wpływ na ludzi. Czytam w internecie na przykład, że ci, co siedzą w domu, to są dzbany, ci, co wychodzą z domu, to są dzbany, ci, co nie idą do kościoła, to się nie rozwijają duchowo, w ogóle są źli, ci, co idą do kościoła, to się w ogóle nie rozwijają duchowo, są źli. Jeszcze mam takie wrażenie, że jeszcze bardziej nas to polaryzuje, stajemy się tacy zatwardziali, myślę, że jeszcze bardziej. Myślę, że nawet powiem więcej, nawet zauważyłem, że coraz bardziej też tak zaczynamy żyć w pewnej złudzie dziwnej, bo mam takie, odnoszę takie wrażenie, że zaczynamy sobie szukać bohaterów znowu. Na przykład lekarze są wielkimi bohaterami, bo ciężko dla nas pracują. Tam ci kierowcy tirów są wielkimi bohaterami, bo ciężko pracują. Pracownicy w sklepach są bohaterami, bo ciężko pracują. Tylko chyba każdy z nas zapomniał o jednej rzeczy. Nikt z nich nie pracuje dlatego, aby być bohaterem, tylko żeby mieć pieniądze. Gdyby nie musieli iść do tej pracy, to by siedzieli w domu. I moim zdaniem bohaterem bardziej to jest ten, który nie musi iść, a jednak idzie i pomaga. I też w tej sytuacji zastanawiałem się, jak to wszystko będzie się rozwijać, jak funkcjonować, czy co, mam się, nie wiem, zaszyć w domu,
na miesiąc, na dwa, na trzy, co za miesiąc, co za dwa, może wypadałoby jednak coś zacząć samemu działać, komuś coś pomóc, może ktoś będzie coś potrzebował. No nic nie wiadomo. Żyjemy w takim troszeczkę poplątaniu, pomieszaniu, w niewiadomej i ciągle w takim odwróceniu o 180 stopni jednak pewnych wartości, moim zdaniem. No i tam o 180 stopni, no, w niektórych sytuacjach na pewno, tak? Natomiast tutaj padło takie stwierdzenie, że co to ma wspólnego z duchowością. Znaczy, ja nawet dzisiaj ze swoją córką... To nie padło, chyba. Nie? Nie wiem, przepraszam, nie wiem, bo po prostu wchodziłem ciężko, może to powiedziałem, nie wiem, ale to niech będzie. Znaczy, tak czy inaczej jest to fajny temat do tego, żeby o tym powiedzieć, tak? Ja swojej córce powiedziałem dzisiaj, mówię, słuchaj, to są takie wydarzenia, po których zdecydowanie świat nie będzie już taki sam, jak był przedtem. Więc w sferze świadomości, a ja jakby sferę świadomości bardzo mocno przypisuję do sfery duchowej, w sferze świadomości na pewno bardzo dużo się zmieni. Tylko jest teraz pytanie, w jakim kierunku. To, o czym mówiłem w zeszłej audycji, tak? Do jakich wniosków my po tym doświadczeniu dojdziemy, tak? Czy znowu będziemy się zachowywali tak jak przez ostatnie tysiąclecia, tak? Że jesteśmy panami świata i wszechświata i poradziliśmy sobie z tym, z tamtym, śmamtym, owamtym i z tym sobie też jako ludzkość poradziliśmy, więc jesteśmy zajefajni, najekstrzejsi i w ogóle the best of, tak? Jeżeli pójdziemy w tym kierunku, to dostaniemy następną lekcję, tak? Natomiast jeżeli jako ludzkość dojdziemy jednak do wniosku, że są rzeczy, które mimo największych, że tak powiem, najbardziej rozwiniętej medycyny, cywilizacji, nauki i tak dalej, nad którymi nie jesteśmy w stanie panować i zaczniemy zastanawiać się nad współpracą, to myślę, że to będzie taki zdecydowanie troszeczkę właśnie obrót w kierunku tego, czego powinniśmy, że tak powiem, z tego doświadczenia się nauczyć. I myślę, że to jest bardzo mocny aspekt duchowy, ponieważ my zostaliśmy teraz, jedni zostali na siłę zmuszeni do przebywania ze swoimi bliskimi poprzez kwarantanny, więc dla niektórych to też będzie szok. A niektórzy bliscy mają niebieską kartę. No niektórzy, tu różne, myślę, że po zakończeniu tej kwarantanny mogą być różne aspekty, mogą się tu różne sytuacje pojawić, tak, jedni, jak mówią, będą 10 kilo starsi, inni zostaną alkoholikami, a jeszcze ktoś inny będzie w ciąży albo po rozwodzie, tak, więc tu jest też taka próba dla ludzi, a z drugiej strony zostaliśmy bardzo mocno od siebie pozbawieni tych naszych takich ludzkich zachowań, typu cześć, nie wiem, przytulanie się, nie wiem, całowanie, te wszystkie objawy bliskości, tego zostaliśmy pozbawieni ze strachu. Więc to będzie następna próba dla nas, jako dla ludzi, jak sobie z tą sytuacją poradzić, tak? Czy wygra strach? To brzmi w twoich słowach, no? Jakby nadszedł, jest taki nurt w branży. Mówiło się od pewnego czasu, że nadchodzą wielkie zmiany i te zmiany są planowane. Tam były jakieś tam przekazy z Oriona i że już się szykujcie i tak dalej. No to tak właśnie brzmi z twoich ust troszeczkę, więc może tutaj wybroń się, co masz na myśli, bo ja na pewno nie wierzę, że to wszystko ma jakiś, nie wiem, coś planowanego. Po prostu jest to kolejne wyzwanie, jak i wiele, i moim zdaniem ono niewiele wnosi. To jest moje zdanie, ponieważ i tak obserwując świat, a to może najpierw się zostawię do wybronienia się, a potem będę szedł dalej. Dobrze, spróbuję się wybronić. To znaczy, ja powiem tak, bez wątpienia, patrząc na to z perspektywy, nie wiem, ostatnich 2-3 tysięcy lat, stanęliśmy jako ludzie przed jakimś tam kolejnym krokiem.
I ten krok musi zostać wykonany. Bo ale albo... według ciebie jest naturalną koleją rzeczy, czy jest z góry planowany, nie wiem jak to nazwać, tak? Się jakaś wyższa siła inteligentna maczyła w tym swoje chytre paluszki. Powiedz, bo tak to brzmi. Nie. To znaczy, ja powiem tak, ja jestem przekonany o tym, że pewne rzeczy jakby ludzkości są dawane, typu pojawianie się jakichś tam sytuacji dotyczących całej ludzkości, żebyśmy nie mylili tego z pojedynczymi jednostkami, że są nam dawane w odpowiednim dla nas momencie. I tutaj, tak, doszukuje się działania zewnętrznego. Ponieważ na przykład pojawienie się, tak jakby chociażby proroków, tych, których nazywamy prorokami, Chrystus, Budda, Mahomet, tak? Ludzie, którzy byli w swoim rozwoju duchowym, w rozwoju swojej świadomości o parę tysięcy lat do przodu niż cała reszta. To ja w to kompletnie nie wierzę, bo to dla mnie jest kompletną bajką i bzdurą, więc tym do mnie nie przemówisz. Wybacz. Znaczy ja, okej, okay, nie moim, że tak powiem, rolą jest kogokolwiek do czegokolwiek przekonywać. Dla mnie to jest takie opieranie się na czymś, co po prostu jest, wiesz, no, bądźmy szczerzy, no, tak samo jak mieliśmy wielkiego Aleksandra, tak? No, był wielki nie dlatego, bo był wielki, tylko był wielki, bo był w imperium i se powiedział, no to teraz jestem wielki, nie? To się buduje się, to jest po prostu budowanie swojego wizerunku. Jak możesz budować swój wizerunek, jak masz ludzi do tego, no to tworzysz. No sam Mahomet, przepraszam, jak się człowiek zainteresuje tym Mahometem, no to no, dobrego słowa o człowieku powiedzieć się nie da. Jak człowiek się zainteresuje znowu Jezusem, to też wychodzą niefajne sprawy w Biblii, nawet jest to napisane. Więc mówię, to jest wszystko... Uważam, że żyjemy w kłamstwie i na kłamstwie próbujemy sobie tłumaczyć tę rzeczywistość. Nawet to, że odchodzimy od kłamstwa, próbujemy sobie kłamstwem w jakiś sposób przeszpachlować, tak? Czyli odszedłem, przypuśćmy, od jakiejś religii, ale jeszcze sobie zostawiam, nie wiem, Jezusa, Buddę i kogoś tam jeszcze, tak? No bo mi pasują. No mnie to akurat do mnie przemawia i znaczy nie atakuje, tylko ja tam mówię, jakie mam moje podejście, tak? Nie, jasna sprawa, znaczy na tym też polega dyskusja, tak? I gdybyśmy wszyscy jakby bezkarnie wierzyli w to samo, tak? No to nie byłoby żadnego ruchu, nie byłoby dyskusji i też nie byłoby, stalibyśmy w miejscu, tak? Więc dyskusje i różne poglądy są ważne, chociażby po to nawet, żeby z dwóch skrajnych poglądów zrobić coś, co będzie po środku i co będzie jakby zadowalające dla dwóch stron, tak? Albo jakaś tam prawda się wyłoni z dwóch skrajnych poglądów, tak? Więc... skrajne poglądy są najbardziej piękne, w szczególności jak ktoś ma odwagę, jak wygłaszasz. No więc właśnie, tak? Kwestia jest intencji, tak? Czy próbujemy się na siłę przekonać i będziemy jakby zacietrzewieni w swoich poglądach i żadne, że tak powiem, argumenty dla nas, do nas nie będą docierały i będziemy ortodoksyjni i koniec, tak? Czy będziemy dyskutowali na jakimś odpowiednim poziomie, dogrzebując się jakiś tam merytorycznych, tak, argumentów. Natomiast gdybyśmy odrzucili jakby udział sił zewnętrznych, to musielibyśmy zastanowić się nad tym, skąd się wzięła dusza i ją również wyeliminować ze swojego życia. No niekoniecznie. Ponieważ jeżeli jest jakaś siła stwórcza, jest jakaś siła wyższa, jest, powiedzmy, nazwijmy to umownie Bogiem, tak, który dał nam do dyspozycji coś takiego jak duszę, czyli już jakby w nas, jako w ludzi, zaingerował, tak? Więc czyli jakby zastanawiając się teraz, bo oczywiście zadałeś mi pytanie, nad którym się wcześniej zbytnio nie zastanawiałem, tak?
Więc zastanawiając się teraz, czy rola tego naszego umownego Boga sprowadziłaby się tylko do tego, że dał nam duszę i okej, hulaj dusza, piekła nie ma, mam was w nosie, rób ta co chce ta, czy jednak jakiś tam w tym aspekcie duchowym był cel, czemuś ta dusza miała służyć i jakby też ta ingerencja ze strony tego Boga w nasze życie, ja mówię o życiu ludzkości, tak? Nie o życiu pojedynczego no, ale człowieka. Tutaj widzę kompletną zbędność, no, wiesz? Wiesz czemu? No. Słuchaj, jeżeli jesteś rolnikiem i masz pole, no i możesz sobie rok w rok to pole siać. Tylko masz problem taki, że po prostu w pewnym momencie nie będziesz miał w ogóle plonów, tak? Dlatego musisz się nauczyć właściwie pozwalać odpoczywać swoim hektarom. Masz, przypuśćmy, zwierzynę i jesteś myśliwy, no to możesz się cieszyć, jaki masz urodzaj, prawda, że masz niesamowitą dużą ilość zwierzyny, jak je wszystkie wyrżniesz, no to jesteś głodny. Wszystko jest w cudzysłowie, nie chcę mówić, że tutaj zaprogramowane, tak? Mamy po prostu proste algorytmy, nie to, że tu jest sztuczna inteligencja, nie, że to jest jakieś tam, jak to się mówi, symulacja, tylko mam na myśli to, że cokolwiek robimy, są tego skutki i nie trzeba specjalnej ingerencji na zasadzie szachownicy, to ja teraz, ty zrobiłeś ten ruch, to ja zrobię ten ruch, tylko automatycznie to wszystko samo z siebie działa. My nie zmieniliśmy się od wielu tysięcy lat. Na pewnych poziomach. My się zmieniliśmy na zupełnie innych. Kiedyś, jak ludzie kradli, to kradną do dzisiaj. Kiedyś, jak ludzie oszukiwali, oszukują do dzisiaj. Ludzie, jak sobie pomagali, pomagają do dzisiaj. Zmieniło się się troszeczkę wartości. Na podstawie czego? Na podstawie obserwacji swoich własnych czynów, a nie tego, co zrobił Bóg. A że przypadkiem się tak zdarza, że konsekwencje życia na tej planecie są takie, że może dojść do powodzi. Nie trzeba specjalnej magicznej ręki, żeby doszło do powodzi. Tak samo nie trzeba specjalnej magicznej ręki, żeby doszło do pandemii czy do epidemii tam bardziej lokalnej. Natomiast ja zwróciłem jedną rzecz uwagę. My się zmieniliśmy w przestrzeni informacji. Jesteśmy co prawda bardziej otwarci na tę informację, bo kiedyś oczywiście jak myślałeś inaczej, no to ryzyko było stosu, czy ryzyko było ukamienowania, była pewna zasada, pewna religia, pewne prawo i tak dalej, nie można było się z tego wybijać. Dzisiaj idziemy bardziej w kierunku wolności słowa, wolności myśli. Zaczynamy lekko, co prawda, troszeczkę tak jakby, nie, to już nieważne, żeby wracać, ale my zmieniliśmy się na przestrzeni informacji. Ta informacja stała się globalna, my jeszcze nie umiemy nią zarządzać, ponieważ jeszcze nie mamy zbiorowej mądrości. I teraz pytanie, po co my tu jesteśmy, tak? Z tego samego można wywnioskować, czy po to, że my mamy się uczyć, w sensie pojedynczo, czy mamy rozwijać się jako cywilizacja? Bo jeżeli pojedynczo, to po co mi inni ludzie? A skoro jestem ze wszystkimi, to to właśnie grupowanie ma sens. Czyli musimy uczyć się na podstawie wspólnego zdobywania wiedzy, wykorzystywania i dzielenia się. Czyli nie trzeba tutaj ingerencji żadnej ze mną, że ktoś porusza pionkiem w odpowiedzi na nasze ruchy, ponieważ każdy nasz ruch to ma za sobą jakieś konsekwencje sam z siebie niesie i albo będziemy szli dobrze i nic się nie porypie, albo będziemy szli źle, sami doprowadzimy do jakiegoś problemu, albo no przypadkiem coś się wydarzy, no bo jeszcze nie opanowaliśmy przypuśćmy, nie wiem, kontroli pogody, przewidywania trzęsień ziemi z tego tsunami i co tam jeszcze i nie poradziliśmy sobie z wirusami. Nie trzeba ingerencji na mnie tutaj, co nie znaczy, że nie musi być Boga. Ja tutaj, że tak powiem, bo tu się mnóstwo wątków pojawiło, dlatego już ci postanowiłem wyjść w słowo, bo za chwilę tego nie będę. W idealnym momencie, bo skończyłem. No to świetnie, to dobrze, że wytrwałem, cierpliwość popłaca. Z paroma rzeczami się nie zgodzę, tak? Na przykład z tym, że my się nie zmieniliśmy przez tysiąclecia. Ja patrząc, my się nie zmieniliśmy jako ludzkość. Ja swoją gdzieś tam teorię, oprócz swoich odczuć, buduję też na analizie.
I patrząc na świadomość ludzi, to ja widzę olbrzymi, ale to olbrzymie zmiany. Jeszcze 200-300 lat temu niewolnictwo, zabijanie, nie wiem, murzynów było czymś całkowicie naturalnym. Natomiast w tej chwili jest to po prostu moralnie niedopuszczalne. Ja już nie mówię o wcześniejszych czasach, tak, kiedy służbę chowano razem z królem, kiedy zabijano setki gdzieś tam osób. W ogóle o tym nie mówię, tak? Gdzie, nie wiem, obcinano głowy i zwoływano na to całą, czy tam palono na stosie i zwoływano całe miasto. Patrzyły na to dzieci, patrzyli na to ludzie i cieszyli się, jakby byli na olimpiadzie. Więc jakby... Ale potwierdziłeś moje słowa. Że? Ja powiedziałem dokładnie prostą rzecz, że jedyna zmiana, która nastąpiła, to nastąpiła na przestrzeni informacji. Przepraszam bardzo, dzisiaj będę brutalnie szczery. Ja tego nie rozumiem. Słuchaj, będę brutalnie szczery, okej? Okay? Słuchaj, dzisiaj możesz nawet, ja ci gwarantuję, ja jestem przekonany, że nawet możesz dopuszczać się okrutnych zbrodni w postaci gwałtów, nawet gwałtów na dzieciach, pod jednym warunkiem. Wiesz jakim? Że będą to dzieci na przykład romskie. Jak ja widzuję na ulicy dzieci, w jakim stanie one są i nikt nic nie, z tym nie robi, to znaczy, że my wcale się tak bardzo nie zmieniliśmy. Kiedyś była pewna grupa, która mogła być tymi niewolnikami, która była tymi podludźmi, później tam przeszliśmy na pewno, powiedzmy, Żydów, Słowian. Teraz mamy jeszcze z tego wszystkiego zostali ci, którzy są brudni, fe i tak dalej. Zawsze byli ci gorsi, którzy byli według nas brudni, fe. Po prostu lekka informacja się lekko zmienia. Tak, są fantastyczni ludzie, ale oni zawsze byli. Tylko kiedyś nie mogli mówić. Nie, to się zmienia po prostu w postępie naprawdę kolosalnym, tak? Czy ja, będąc małym dzieckiem, czyli rozmawiamy tutaj o przestrzeni 30, 40 czy 50 lat, tak? Czy któryś rodzic miał zahamowanie przed tym, żeby dać dziecku pasem w dupę? I ja nie mówię tu o patologicznych rodzinach, tylko o normalnym sposobie wychowywania. Nauczyciele lali dzieci linijkami czy cyrklami po łapach i kazali im klęczeć gdzieś tam w rogu ściany, albo szarpali za uszy, walili po głowach i nikt z tym nic nie robił. To było coś normalne. Mówimy o przestrzeni 30, 40, 50 lat. I nie mówimy o patologii. Więc bardzo cię proszę, nie mów mi, że jako ludzie nie zmieniliśmy swojej świadomości i podejścia. Palenie papierosów przy dzieciach 20 lat temu było czymś całkowicie normalnym. Podnieś teraz rękę na dziecko. Ja już nie mówię o zwierzętach. Ale pies to cały czas potwierdzasz to, co ja mówię. Tylko i wyłącznie potwierdzasz moje słowa, bo ja mówię, że zmiana jest na przestrzeni informacji. Ale co to znaczy informacja? To, że nie możesz bić dziecka, to jest po prostu informacja i ludzie reagują, bo mają tą informację. Kiedyś nie można było rozprzestrzeniać innej informacji niż jedyna dozwolona. Ale rozprzestrzenianie informacji to jest jedno, a zachowanie ludzi to jest drugie. Tak, tylko że jeżeli słusznym jest, jeżeli ja będę przywódcą zamordystycznym i będę mówił, że ci są źli, i jeżeli ktokolwiek stwierdzi, że oni nie są źli, to dołącza do nich i też będzie tępiony, to nikt nie powie, że oni są dobrzy. Na tym polegało życie, przepraszam, na tym polegało bycie zamordystyczne, życie zamordystyczne u jednego władcy, czy pod tą religią, pod tamtą. Zmieniliśmy się jak najbardziej, ale zmieniliśmy się pod kątem informacji. Ja uważam, że my tacy zawsze byliśmy. Tylko ta informacja nas blokowała. Znaczy brak tej informacji sprawiało, że nie mieliśmy tych bodźców do wcześniejszego zatrybienia tych konsekwencji. Bo to, że my dzisiaj mówimy, słuchaj, ja ci powiem tak, to nie jest nic złego, żeby ukraść. Kradnijmy, tak? No i ludzie będą kraść, przekonają się, że nie można. A że to taki głupi przykład dałem, no nie? Ale mamy mnóstwo głupich idei, które dzisiaj wypróbujemy, pomimo że wcześniej byłyby niemożliwe. Stąd jest ten szybszy rozwój. Ale zawsze on się opiera na informacji. Całkowicie jakby moim zdaniem to zaprzecza temu, w co ja wierzę.
Okay. Że ludzie, czyli jakby mając do dyspozycji duszę, której zapisujemy swoje poszczególne jakby doświadczenia i na podstawie tych doświadczeń budujemy świadomość, tak? Czyli kiedyś mogliśmy kraść, żeby sprawdzić, czy bycie złodziejem sprawi nam radość, przyjemność i czy będziemy z tego powodu szczęśliwi. Mogliśmy zabijać, żeby sprawdzić, czy to jest fajne. Później mogliśmy doświadczyć tego z drugiej strony, czyli być okradzeni, bądź być zamordowani, tak? Przejrzeliśmy jakby całą gamę ludzkich zachowań i w tej chwili gro ludzi jest takich, że nawet jeżeli weszłyby przepisy prawa, że można kraść i można zabijać, to nie zrobią tego. Mimo nacisku, Ja nie wierzę, że kiedyś by to było, że można zabijać, to ludzie się rzucają wszyscy. Zawsze byli tacy ludzie. Ale jacy? Kwestia proporcji. Zawsze byli ludzie, którzy nie byliby skłonni do zabijania. Słuchaj, tak, tylko jaka jest proporcja tych ludzi? Ale jaka nie była proporcja? Tylko ludzi? Powiem ci szczerze, bo kiedyś mógłbyś powiedzieć, zaatakujemy tamtych z wioski, bo oni nam zagrażają. Dzisiaj mamy to samo, zaatakujemy lepiej kurde Niemców wcześniej, bo oni nam zagrożą. Skala się zmieniła, ale ludzie naprawdę są... Ja nie demonizuję ludzi, którzy żyli 2000-3000 lat temu. Oni nie byli troglodytami, bandziorami, mordercami. Tylko słuchaj, jeżeli... I mamy to jeszcze... Dzisiaj to dokładnie widzimy, tak? W różnych kulturach i jakichś uwarunkowaniach geopolitycznych, tak? Powiedzmy, mamy na przykład muzułmanów, tak? Którzy pójdą się, że tak powiem, zabijać w imię jakiejś tam ideologii, tak? Rzuć teraz ideologię, że idziemy, nie wiem, walić Niemców i zbierz, rozumiesz, tak jak kiedyś szła cała wioska i nikt się nad tym nie zastanawiał. Chłopiec, stary, dorosły, brał kosę, siekierę, karabin, co miał i szedł mordować. W tej chwili zwołaj, rozumiesz, nie wiem, 100 tysięcy osób, które powiedzą, że w imię jakiejś idei pójdą zabić drugiego człowieka. I powiedz mi, że nic się nie zmieniło. Słuchaj, ja nie uważam, że kiedyś było możliwe zwołanie tak ludzi. To wiesz, kiedyś zwoływałeś w ten sposób ludzi na zasadzie takie, że ci ludzie wiedzieli, że i tak tamci nam zrobili krzywdę i to całkiem niedawno. Wiesz, inne czasy. My oceniamy inne czasy względem naszych. Względem naszych czasów, gdyby na przykład, nie wiem, 100 Niemców weszło nam przez granicę do Polski, zaczęło bić ludzi, to 1000 Polaków by się zaczęło przewalać na granicę niemiecką, walić w Niemców i by się to eskalowało. Jakby nikt tego nie powstrzymał, a uważam, że kiedyś interesów takich nie było, żeby to powstrzymywać, to się zaogniało i mieliśmy częste wojny, rządy, siły. Tak, zmieniło się względem tylko i wyłącznie tego, że dzisiaj możemy o tym mówić. Dzisiaj jesteśmy w stanie o tym mówić i dzisiaj łatwiej jest nam doświadczać tego, czego nie doświadczyliśmy fizycznie. Nie, uważam, przez to, że my rozmawiamy. Nieprawdą jest to, ponieważ ja sam nawet w dniu dzisiejszym miałem przekrojówkę jakby osobowości, czyli dla mnie rozwoju świadomości ludzi, tak? A to ja wiem, że nawet są różni ludzie, oczywiste, no. Natomiast wiesz, o co mi chodzi? O zmianę proporcji. Kiedyś w wiosce był, powiedzmy, jeden człowiek, który mówił, nie można zabijać. A 99% ludzi mówiło, nie, jak to, ty jesteś porąbany, trzeba iść zabijać, mordować, bo nas napadną, zjedzą, podpalą i tak dalej, tak? W tej chwili proporcje nie są takie, że 99% ludzi powie, że nie wolno zabijać. Powie nie dlatego, że przepisy prawa tak mówią, tylko powie dlatego, że tak czuje, że nie wolno zabijać, nie wolno ludzi krzywdzić. Nie wierzę, że w ten sposób pomyśli, że tak czują. Tylko bardziej podejrzewam, że kwestia wychowania, skutek. Dajmy wypowiedzieć. Nie, proszę cię bardzo. Nie jest skutkiem wychowania, bo ja, że tak powiem, po pierwsze mam dzieci, więc mam jakby rozeznanie co do różnicy charakteru. Nie, zrozumiałeś w tym momencie. Z tą wrodzoną
rodzoną siostrę, która jest jakby drastycznie ode mnie inna, tak? Ona jest w stanie się posunąć do pewnych rzeczy, o których ja nawet nie pomyślę, że znaczy, można coś takiego zrobić. Przepraszam, miałem na myśli nie stricte wychowanie przez rodziców, tylko miałem na myśli samo środowisko, bo jednak widać różnice środowiskowe i chyba że tutaj mamy tę sytuację, to jak według ty mógłbyś powiedzieć, że na przykład jak mamy grupy te bardziej powiedzmy prymitywne w cudzysłowie, to są te grupy inkarnacyjne dla tych ludzi bardziej prymitywnie rozwiniętych, tak? Wtedy one są w swoim oleju się tam tłoczą, tak? Być może, okej, jak najbardziej, tak? Ale mnie się wydaje, że to jest kwestia pewnej naturalnej ewolucji i to jest ciągle ewolucja informacyjna dla mnie, bo to jest coś, co możemy łatwo zgubić. Ja nie wierzę, że jak nie pierdzielnie coś, to nagle my nie będziemy mieć za oknem, no przepraszam, no po prostu bandyterki, napadów, kradzieży, wywalania. Nie wierzę w to. Gdyby doszło do jakiegoś wydarzenia, nie wiem, walnęłaby kometa, asteroida, mielibyśmy dziki zachód. I nagle by się okazało, że pewne wartości idą w odstawkę. W innym przypadku by się okazało, że te wartości doprowadziły do tego, że ktoś przegrał i zginął, tak? Innych to przekonało, że nie można i dochodzimy do sytuacji, w której pojawia się kolejne pokolenie, widzi metodykę i drugie pokolenie jest na etapie, nie wiem, 400 lat wstecz. Ale oczywiście, tak, ja to nazywam informacją, ty możesz to nazywać wynikiem rozwoju duchowego, tak, że można się cofnąć duchowo, oczywiście, tak. To znaczy, ty poruszyłeś tutaj ekstremalną sytuację, o której rozmawiamy o przetrwaniu, tak? Czyli odkładamy wszystko, zostawiając sobie tylko i wyłącznie jeden jedyny aspekt przetrwania. I tutaj faktycznie do wielu wynaturzeń może dojść. Nie mówię, że nie, ale to jest sytuacja ekstremalna i też możemy to rozważać, bo żeby się o niej przekonać, pewnie trzeba by to było przeżyć, tak? Jak ludzie by zareagowali. Natomiast mówisz o tym, że różnimy się informacją. Gdyby tylko informacja miała tutaj jakby znaczenie, to na tą samą informację ludzie powinni reagować tak samo, tak? Natomiast zwróć uwagę, i to świadczy o różnym poziomie świadomości, że na tą samą informację ludzie reagują różnie. Więc nie różnimy się informacją. Tak samo reagować? Różnimy się odbiorem tej informacji. A odbiór tej informacji zależy od rozwoju świadomości, od rozwoju duchowego poszczególnych jednostek. Aha. 50 czy 60 lat temu, tak, udało się zmobilizować miliony ludzi do tego, żeby się nawzajem mordowały. Czy jest to możliwe teraz? Czy po tym doświadczeniu, czy po tym wszystkim, które my jako jednostki żeśmy przeżyli, będąc ofiarami i będąc oprawcami, czy my jesteśmy w stanie znowu coś takiego z siebie wykrzesać? Ja twierdzę, że nie. I to jest różnica w poziomie świadomości. Ja twierdzę, że tak, że wystarczy zabrać ludziom, odciąć od internetu, odciąć od informacji i wtedy można ludziom mówić wszystko. W sensie mamy już swoich, którzy to robią. Zaprzęgniesz do wojska bez dostępu do informacji z zewnątrz, karmisz po swojemu i no i robią co chcą. Ale tak, masz rację, będą tacy, którzy nie będą w stanie. Ale ja nie wierzę, bo ja mam na myśli to, że bo problem w tym, co ty mówisz i ja mówię, jest taki, że ja uważam, że mówimy o jednym i tym samym, tylko nie potrafimy między sobą dojść do porozumienia w tym, co my naprawdę chcemy powiedzieć. Bo ja chcę powiedzieć tyle, że kiedyś ty to powiedziałeś, bo masz inne akurat zdanie, bo to myślę, że wyraźnie to wyartykułowałeś. Ty uważasz, że kiedyś ludzie w rozwoju duchowym byli głównie niżej w większości przypadków. Ja uważam, że kiedyś byliśmy w bardzo podobnych proporcjach co dzisiaj, tylko po prostu byliśmy bardziej, no nie wiem, mniej rozwinięci,
intelektualnie, ale nadal to człowiek głupi naprawdę, jeżeli weźmiemy sobie człowieka, który jest biedny, który jest ograniczony intelektualnie, który nie radzi sobie w życiu, on wie, że nie należy, zabijać. On wie, że co jest złe, co jest dobre. Intelekt tutaj, to właśnie jest paradoks, że my przeceniamy intelekt czasem. Intelekt nam pozwala coś obliczyć, ale nie dojść do wniosku, że coś jest złe. Empatia tu jest istotna. Ja myślę, że ta empatia była zawsze. Była inna, kiedy miałeś 8 dzieci, a umierało ci 5. Ale myślę, że też była. Znaczy na pewnym poziomie tak. Natomiast ja patrząc sobie, analizując chociażby historię na przestrzeni, historię ludzkości na przestrzeni ostatnich kilku tysięcy lat i przypisując do tego jakby pewne cechy przewodnie dla odpowiedniego poziomu rozwoju świadomości, czyli na przykład dusze tak zwane te dziecięce, tak? Już nazywając to tak brutalnie po imieniu, potrzebują przywódcy. One się kierują instynktem stadnym, nie mają jakby zapotrzebowania większego niż po to, żeby przeżyć kolejny dzień. Myśl tego, co ja kiedyś mówiłem, że chodźcie, pomożecie mi tutaj coś zrobić, dam wam po dolarze, a murzyni mówią, nie, my już dzisiaj jedliśmy. Nie mamy takiej potrzeby, tak? My już dzisiaj jedliśmy, a jutro się zobaczy. I tacy ludzie, nawet w dzisiejszych czasach, nawet w Polsce, żyją z taką świadomością, tak? Czyli przeżyć kolejny dzień. To są często ludzie, którzy balansują na granicach patologii, jakiegoś alkoholizmu i tak dalej, tak? Czyli oni nie mają świadomości tego, tak jak dziecko nie ma świadomości, mój przykład z cukierkiem, tak? Masz 7 cukierków na 7 dni tygodnia, dziecko zje pierwszego dnia, a drugiego zrobi awanturę, że nie ma już cukierków. Mimo, bo nie ma świadomości, że trzeba to jakoś podzielić, że jutro, że pojutrze też jest dzień i tak dalej. Nie ma świadomości. Tu nie ma nic wspólnego z intelektem. Nie ma świadomości. No nie ma. I teraz patrząc na to z takiej perspektywy, kiedyś tych dusz, takie, które się dawały manipulować, które miały swojego jednego przywódcę i który nimi, że tak powiem, rządził, było po prostu miliony na ziemi. I co jakiś czas był jakiś król, jakiś wódz, jakiś przywódca, czyli już kształtowała się dusza młoda, która potrzebowała poklasku, która miała ambicje, która chciała podporządkowywać, że tak powiem, ludzi, tak? I tych władców było kilku, kilkunastu bądź kilkudziesięciu na świecie, czy kilkuset, tak? Czy tam, nie wiem, 1000 powiedzmy na świecie. Dusz młodych, które zarządzały tymi biednymi owieczkami, a te owieczki szły za nimi jak w ogień, tak? Później się te proporcje zaczęły zwiększać. Te dusze dziecięce zaczęły, że tak powiem, ewoluować do dusz młodych, których w tej chwili na świecie jest całe mnóstwo. Ludzi, którzy dążą do władzy, dążą do sukcesów, dążą do sukcesów materialnych, dążą do podporządkowywania sobie innych. To jest wysyp dusz młodych. I dusze dojrzałe, dla których ważna jest empatia, współczucie, które uczą się sprawiedliwości, dążą do tej sprawiedliwości. I na przestrzeni tysięcy lat te proporcje tych dusz na świecie się zmieniają. To nie jest kwestia informacji, to jest kwestia świadomości poszczególnych jednostek. Więc dlatego nie mogę się z tobą zgodzić, tak? Ponieważ dla mnie to jest po prostu, patrzę na to i to widzę. Znaczy, ja widzę, mam takie wrażenie, ja odnoszę takie wrażenie, że ty się patrzysz na przykład na Aleksandra Wielkiego, na, nie wiem, Kazimierza Wielkiego. Nie. Ale poczekaj. Bo mam na myśli, że patrzysz się po pierwsze od góry przez pewną szerokość, czyli przywódca, plus takie żołnierze, bądźmy szczerzy, no bo żeby oni mogli mieć władzę, musieli mieć tych, którymi się mogli posłużyć wobec tych, którzy nie chcieli słuchać. Czyli mamy też żołnierzy, ale zapominamy jednak o tym, że żołnierzy nie było wielu. Największa grupa to byli prości chłopi. Tak, na tym polega paradoks, że my, mi się tak wydaje, że my zapominamy o tych prostych chłopach. Nie zapomniałem.
to były właśnie te dusze niemowlęce i te dziecięce duszyczki, które wymagały przywódcy, które powie, rodzica, który powie im coś ja w życiu ważne. Nie, ja w to nie uwierzę, bo oni mieli raczej wyrąbane na przywódcę, oni chcieli przeżyć. Oni robili na roli, to oni, to przywódca im przychodził, żeby brać kasę. Znaczy, no, tam, coś tam brać. No o tym właśnie mówię, tak jak dzieci się zachowują. Dziecko potrzebuje przewodnika, opiekuna, ponieważ samodzielnie nie jest w stanie funkcjonować. I właśnie teraz dołączyła do nas Just Me. Witaj, Just Me. Witam. Witam Panie Kazimierzu, ale żeście się dzisiaj tutaj poszarpali. Zanim mi tutaj wątek ucieknie, tam nie cofajmy się do żadnego Jezusa, czy tam do Aleksandra Wielkiego. No spójrzmy, nie wiem, może 150 lat wstecz, 200, no może jakieś tam moje kalkulacje mi się nie zgadzają, ale wyobraźmy sobie teraz taką sytuację, że w tej chwili wychodzi rozporządzenie od naszego waszego, nie mojego, prezesa najwyższego, które mówi: od dzisiaj za złodziejstwo jest ucięcie ręki i egzekucja odbywa się pod Pałacem Kultury i wszyscy są zaproszeni. No i to teraz, był jego ostatni dekret w życiu. Dokładnie. I teraz pytanie, czy kiedyś było tak, że ludzie przychodzili na takie paskudne rzeczy, darli mordy i się bardzo cieszyli, jak komuś ktoś odrąbał rękę? Były wiwaty. Ludzie stali na ulicach i patrzyli na te wszystkie kary. Teraz Amnesty International, wszystkie takie, teraz nawet nikt już nie myśli o karze śmierci. Wszystkie kraje to znoszą. Mogę być brutalny? Tak, słucham. Tylko proszę mi nie mówić o Bliskim Wschodzie, bo to jest dla mnie zupełnie inny świat w tej chwili. Nie. Ja będę brutalny. Ja uważam, moje zdanie teraz, brutalnie powiem, uważam, że żyjemy w kompletnym kłamstwie. My mamy w podręcznikach właśnie tak, jak czy tam we filmach pokazują, jak się ludzie tam cieszyli. O, jak fajnie, głowę mu ucięło, jeszcze się turlała. Serio, naprawdę, byliśmy tam, widzieliśmy to, tak, są przekazy, ale dzisiaj, przepraszam bardzo, wyobraźmy sobie, że za 2000 lat ktoś odkryje Gazetę Wyborczą, Fakt czy Newsweek i na tej podstawie będzie tworzył podręczniki historii, co się tutaj działo. No ja pierdzielę, serio? Tak to nie działa. To będzie to kompletne kłamstwo. To tym samym są kroniki. Ja uważam, że żyjemy w kłamstwie. Połowę rzeczy my nie wiemy, jaka była. Nikt mi nie powie, ja nie mówię, że tak na pewno nie było, ale ja powiem, że tak samo jak ja nie powiem wam, że Ziemia jest płaska czy okrągła, bo nie wiem, tak ja wam nie powiem, że na 100% ludzie się nie cieszyli, czy cieszyli, że ktoś komuś coś odrąbał. Więc to nie jest dla mnie argument. Słuchaj, to nieważne, czy się cieszyli, tak? Czy to była euforia, czy raczej żal, płacz, czy coś innego, tak? Tylko to, co powiedziała Justin, gdyby tam taka sytuacja w dzisiejszych czasach... Ze ciekawości. Nie, bo ja na przykład bym nie poszedł. No ja bym nie poszedł. Ja bym poszedł, bo nigdy tego nie widziałem. Ja na cierpienie nie mogę patrzeć. I nie, ale po jak, prostu kiedyś ludzie nie mieli prawa punktu. Nawet jeżeli im się to nie podobało, to nie mieli jakby ani prawa, ani mocy, ani potrzeby, ani niczego, żeby się temu przeciwstawiać. Żyli sobie po prostu w tym i było to dla nich coś powszedniego, tak? W tej chwili ludzie po prostu by się zbuntowali. I nie dlatego, że nie wiem, że ktoś im kazał się zbuntować. Zbuntowali się by się dlatego, że po prostu są przeciwni takim sytuacjom, nie chcą uczestniczyć w czymś takim, mają tego dosyć i tak dalej. Wewnętrznie, emocjonalnie, moralnie. Więc to świadczy bardzo dobrze mówisz, tak. Tylko, że to wymaga niesamowicie ciężkiej pracy. To, że na przykład nam się dzisiaj wydaje, że my jesteśmy się w stanie zbuntować, nie jesteśmy w stanie przyknąć palcem i się zbuntować, spójrzmy, jakich rządzących mamy. Mało z tego, to nie jest jeszcze najgorzej, kto nami rządzi, ale spójrzmy, kto chce nami rządzić. Mamy państwo z tektury, rząd z tektury i opozycję z tektury, tak?
Chyba, że ktoś uważa na inny tam zupełnie inaczej. Protestu nie ma. Nie wchodźmy na tematy. Słucham? Nie wchodźmy na tematy polityczne. No nie, ale daję tylko przykład. Multum ludzi tak uważa. Protestu nie ma. Żeby zrobić protesty dzisiaj, trzeba powiedzmy plus minus zaangażować sporo kasiory, żeby ludzi zebrać. Cofnijmy tę samą sytuację 100 lat wcześniej. Zobaczmy, co zrobił Hitler. Hitler nie doszedł do władzy dlatego, bo był cudownym mówcą, tylko że opłacił sobie ludzi, którzy w mundurach chodzili i pokazywali, jak to pięknie wojsko jest za nim, no i mu robili dobrą robotę. Kasiora poszła. Cofnijmy się o kolejne 100 lat, tam już nie miał kto wyłożyć kasy, żeby ci chłopi byli się w stanie zebrać i zgrupować. Mamy piękny przykład, co się działo we Francji. We Francji nikt nie chciał walczyć za Francję. Wszyscy to mieli gdzieś. I w końcu król powiedział, nie no, chwila, moment. To zmieniamy ustrój. Od tej pory państwo będzie ich. I pojawiła się wspaniała republika. No, co, no, za swój własny kraj nie walczyć nie będziecie i umierać. No i pojawiła się rewolucja. Dało się ludzi przekonać. Ludzie byli, nie podoba nam się, buntujemy się. Udało im się zbuntować w końcu. Doszukali się tego rozwiązania, ale tutaj cyk, no to tworzymy rewolucję, będzie republika, teraz będziecie nie umierać za moje, za króla, tylko powiemy, że za wasze. A nic się nie zmieniło i dalej jest tak samo, ale mówiono ludziom, że umierają za ich własny kraj. Rozumiecie, o co chodzi? Co ja próbuję przekazać? Teraz informacja możesz powiedzieć na tym, co chcesz. Nie, nieprawda. Odbiór tej informacji był inny. Po prostu odbiór tej informacji był inny. No przecież jest oczywiście, że inny też. Cały czas obejrzyj sobie kronikę filmową z 70, nie wiem, 6 roku. No. I posłuchaj, przypomnij sobie, jakie treści były nam przekazywane 40 lat temu, nie? No. Ja jak tego słucham, to się śmieję jak na dobrej komedii. W tej chwili spróbuj taką informację przekazać ludziom. Zobacz, cały czas... 5 lat minie i to samo będziesz miał na TVP dzisiaj, a czy za 5 lat. Spróbuj te same informacje w tym stylu przekazać ludziom dzisiaj. Ludzie nie po to się zbuntowali przeciwko Kościołowi, przeciwko politykom, przeciwko manipulacji, przeciwko mediom, przeciwko wszelkiego rodzaju guru, autorytetom, że ktoś im tą informację dał. Nie. Ludzie zbuntowali się, ponieważ chcą tworzyć jakby swoją prawdę, ponieważ mają na tyle otwarte umysły, żeby się jakby już samodzielnie podjąć, że tak powiem, kierowania swoim życiem. Dobra, rozumiem, gdzie się mijamy? Mijamy się w tym miejscu, że ja twierdzę, słuchaj, bo wiem, moim zdaniem jednej mojej rzeczy nie zrozumiałeś. Mianowicie, ja chciałem powiedzieć, że informacją, bo zdefiniujmy, czym ta informacja jest, bo to nie jest tak, że ktoś tym ludziom powiedział, tylko że ci ludzie mogli zacząć zarządzać informacją. Dzisiaj my jesteśmy społeczeństwem informacyjnym, zarządzamy informacją i jako, że to jest władza nasza, w naszych rękach, to mamy fake newsy, mamy wszystko, co jest tylko możliwe, żeby nam to uniemożliwić. Ale cofając się wstecz, ludzie nie mieli możliwości zarządzania tą informacją. To, że ktoś coś się wiedział, buntował się, oni musieli między sobą to jakoś przekazywać. Było to niemożliwe. To było jak za komuny, wiesz o tym. No, powiedziałeś coś do sąsiada, on doniósł i nikt nie wiedział, kto komu doniesie, tak? Potem jeszcze był problem, że jedni byli protestantami, a drudzy byli katolikami. Protestant usłyszał, to podkreślił do biskupa i wie, o co chodzi, tak? Myślę, że ty to próbujesz jakby bardzo mentalnie ogarnąć. I tutaj jest mnóstwo takich argumentów, wiesz, takich mentalnych, tak? Takich właśnie racjonalnych, umysłowych, tak? I my jakby się mijamy tutaj, że ja bardzo mocno
w to całe nasze życie na przestrzeni kilku tysięcy lat wplatam naszą świadomość duchową, tak? Ty jakby tutaj bardziej mówisz tu, bo tu pieniądze, bo tu informacja, bo tu przepływ, bo tu ten powiedział, bo ten nie mógł, bo tamten coś. To jest wszystko takie bardzo racjonalne, bardzo takie rozumowe. I ten wątek duchowy w ogóle, wiesz, tak jakby ludzie przez ostatnie kilka tysięcy lat żyli bez duszy. I dla mnie to jest takie właśnie pozbawione udziału duszy w tym wszystkim. Udziału duszy, czyli udziału świadomości. I wydaje mi się, że my się tutaj najbardziej mijamy. Dla mnie to jest jedno i to samo, że bo w twoim przypadku dusza doświadczałaby po prostu biernie, tak? W sensie, że jestem, chodzę, tu mnie leją, tam mi ucinają głowę, tutaj widzę takie rzeczy, doświadczam, obserwuję i w pewnym czasie zaczyna się jakiś taki rozwój, który sprawia, że mogę się zastanowić, no ale przepraszam, właśnie chodzi o to, że my dzisiaj mamy więcej czasu na to, żeby się zastanowić jednak, tak? Oczywiście dzięki intelektowi mimo wszystko, tak? W pewnym sensie ja oczywiście zgadzam się, że rozwój duchowy następuje, tak? Ale ja nie zgadzam się, że koniecznie ten rozwój duchowy musi iść czasem, w sensie, wiesz, to jak linia czasu, że kiedyś byli mniej rozwinięci, teraz są bardziej rozwinięci. Nie wydaje mi się. Znaczy, inaczej, no, myślę, że tak było, tak, ale nie w takiej skali, jak nam się to wydaje. Znaczy, ja skali na przestrzeni, nie wiem, tysiącleci nie jestem w stanie precyzyjnie ocenić, bo nie mam takich danych, tak? Patrząc jakby globalnie na to, jak się zmienia świadomość ludzi, społeczeństw na przestrzeni tych tysięcy lat, ja wnioskuję, że proporcje dusz dziecięcych, młodych, dojrzałych i starych na przestrzeni tych tysięcy lat się zmieniły. Czyli kiedyś dominowały dusze niemowlęce, dziecięce z jakąś domieszką powiedzmy młodych, później nastąpił gwałtowny wysyp dusz młodych, zmieniły się proporcje i te duszyczki takie niemowlęce, dziecięce żyją sobie już tam w krajach tych słabiej rozwiniętych. Natomiast znowu znaczy, teraz... Mogę się z tobą tutaj zgodzić, tak. Jakby zwiększyły się proporcje dusz dojrzałych i dusz starych. Ale to nie zmienia faktu, że my się jako zmieniliśmy, no bo jako, nie wiem, stara dusza, gdybym był... dam ci przykład. Jaką jestem duszą? Młodą, starą, nie starą, nie mam pojęcia. Czyli nie ma zbytniej różnicy, moim zdaniem. Ludzie nie są w stanie się określić, jaką są duszą, kurde. Mają z tym problem. No mają z tym problem, że ja to nie wierzę, że są młode, stare dusze, no nie? Ale to już mijam. W sensie, znaczy nie wierzę. Jeszcze w to nie wchodziłem, więc nie będę się tutaj zgłębiał, to nie mam zdania. Natomiast, ludzie nie potrafią się ocenić. A skoro nie potrafisz się ocenić, większość ludzi się nie potrafi ocenić, to jednak nie ma zbyt dużej różnicy, mi się wydaje. Jest. Znaczy, nawet jeżeli nie jesteś w stanie się, że tak powiem, ocenić, ja wiem to po swojej, że tak powiem, tak zwanej moralności, tak? I wiem też, znam mnóstwo ludzi, nawet chociażby, nie wiem, Jasmine, która jeszcze z nami jesteś, czy już uciekasz? Jestem, słucham, kontynuuj. Czy tak jakby chociażby Jasmine, czy kilkoro tutaj słuchaczy, którzy bardzo aktywnie od początku audycji gdzieś są aktywni, dla mnie to jest z wypowiedzi wiadomo, że są to przynajmniej dusze dojrzałe. Takie, jakie masz kryteria moralne, taką jesteś duszą. To jest najprostsze przełożenie. Ponieważ na pewnym zmieniają się priorytety życiowe. Wraz z rozwojem świadomości. Na początku, będąc dzieckiem, marzymy o tym, żeby być dorosłym, żeby być bogatym. Naszym idolem jest prezes, naszym idolem jest znany piłkarz, naszym idolem jest znany muzyk. Później dorastając i stając się tym prezesem, politykiem, biznesmenem, muzykiem czy znanym piłkarzem, doświadczasz tego,
że mimo, że jesteś sławny, że masz wszystko, pieniądze, sławę, nie jesteś w dalszym ciągu szczęśliwy. I z czasem zmieniają ci się priorytety, mówisz, inne wartości mają znaczenie. To nie chodzi o to, żeby mieć kasę, żeby być sławnym, żeby mieć podporządkowanych ludzi, tylko inne rzeczy dają w życiu szczęście. I tak samo jest z rozwojem ludzkości. Nie zgadzam się. Inaczej. Może zróbmy tak, że skończymy ten temat, bo będziemy to ciągnąć w nieskończoność. Ja ostatnie moje tylko słowo powiem, że zgodzę się, że jest ta różnica, bo oczywiście jest, ale dla mnie ta różnica nie istnieje w kategoriach, że ma jakiekolwiek znaczenie. Bo patrząc dzisiaj na ludzi, mimo wszystko, cała masa ludzi mówi, że są nie wiadomo, że jak się rozwijają duchowo. Ja na przykład też się próbuję rozwijać duchowo, a stara dupa jestem. Multum ludzi próbuje się rozwijać duchowo, stoimy w miejscu wszyscy. I jeżeli... Ja tak uważam, że mimo jak ja się patrzę wstecz, 5 lat do tyłu, to mnie się wydaje, że zrobiłem ogromny, wielki, nie wiem, krok nad przepaścią. Ale jak się głębiej zastanowię, to po prostu się postukam w głowę, nadal głupi jestem, nadal ten rozwój po prostu jest na bardzo niskim poziomie, nadal stoję w miejscu. Jak mnie ktoś weźmie, cofnie o 2000 lat do tyłu, żyję tak samo. W tym samym nawet prawdopodobnie świecie. Jedno pytanie do pana Kazimierza. Taki głupi przykład, bo tutaj pan wspomniał, że pan nie wierzy w te stare, nowe, młode i takie. Ja w ogóle nie lubię tej klasyfikacji. Wierzę, że jakieś tam poziomy tego są. Podam krótki przykład i jeżeli pan mi to wytłumaczy jakoś tak fajnie, to no to fajnie będzie. Powiedzmy, że jest grupka dzieci. Dzieci, które nie są rodzeństwem, ale wychowują się totalnie tym samym środowisku, na tym samym jednym podwórku. Wszyscy się znają, wszyscy mają tak praktycznie te same wartości i część z tych dzieci łapie kota i zaczyna go torturować z wielką radością. Natomiast druga część tych dzieci zaczyna krzyczeć i próbuje pomóc temu kotu, woła dorosłych. Od czego to zależy? Bo pan wspomniał, że to zależy od wychowania, od środowiska. Ja podaję przykład, gdzie środowisko jest identyczne. Okej, dobra, to ja tylko powytłumaczę jedną rzecz. Moje, tak mi się może wydawać, okej? Mhm. Moja, powiedzmy, teoria, to jest tylko i wyłącznie moja teoria, więc tak strzelam, bo wy mówicie tak, że jest pewien punkt, w którym pojawia się dusza, jest dziecięca, potem tup, 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 coś się zmienia, tup, tup, coś się zmienia, dojrzewa. Ja uważam, że źródłem właśnie ta mądrość, kumulacja mądrości. Przykro mi, ale ja tak uważam w tej chwili, ja mogę być kompletnie w błędzie, ja to po prostu analizuję. Mnie się wydaje, że to jest tak, jak tu przychodzimy, pracujemy nad czymś. To powoduje, że mamy pewne doświadczenie, przenosimy na następne wcielenie. Potem następuje znowu kolejne wcielenie, ale problem polega na tym, że są pewne rzeczy, które przestały być rozwijane, więc się cofają. Nie mogą się cofać. Zapominamy. Więc dlatego ja mówię, że nie wiem, czy to rzeczywiście jest punkt, w którym pojawia się dusza, ona dojrzewa, bo wtedy jest kwestia, że musi być dusza w tym momencie bardzo stara i coś się będzie musiało z nią stać. Ale to też jest ciekawy temat, bo rzeczywiście może się stać. Bo jeżeli zwrócimy uwagę na to, że pierwszym prawem całego wszechświata jest wszędzie istniejąca zasada fraktali, mimo wszystko, czy to nam się podoba, czy nie. Mamy atom, mamy Słońce, mamy galaktykę, wszystko działa dokładnie tak samo, to jest fraktal. I to możemy przenosić na wiele płaszczyzn. Skoro mamy człowieka, który ma początek, rodzi się, potem umiera, przenosimy dalej na duszę, kiedy jest młoda, jest stara, więc też może umierać, ale to też znaczy, że fraktal nie ma końca, czyli znowu jest coś poza duszą, pytanie co, że wtedy jak ta dusza umiera, to z kim się wtedy stajemy, czy dostajemy nową duszę i od nowa, to, nie wiem, zaczynamy pracę nad czymś.
Nie wiem, to pytanie do Sławka, tak? Nie wiem. Przedziwna koncepcja. Ja to w ogóle jakaś umierająca dusza. To jest przedziwna koncepcja. To jest taka bardzo pociągnięta. Jeżeli uwzględniamy, że wszystko, co nas otacza, ja uwzględniam to, że wszystko, co nas otacza, ma przełożenie dalej. Czyli wszystkie zasady są przekładalne. No ale pan uważa, że jest początek i jest koniec. Jeżeli jest początek i koniec, to też możemy dochodzić do tego, co ja mówię, czyli bo wychodzi na to, że dusza jest dusza w pewnym sensie nieśmiertelna, że my jesteśmy nieśmiertelni. Nawet jeżeli jest początek tej duszy, to potem jak umieramy, jak ta dusza umiera, to się pojawia coś od nowa, tak? Czyli istnieje coś innego poza duszą, znowu, głębiej we fraktal. Ale mówię, nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. Ja nie mówię, jak jest, ja nie podważam w ten sposób, żeby bzdury wygadujecie, mówiąc o tym, że jest młoda dusza i stara dusza, ale jeżeli jest młoda i stara, to może wy mi wytłumaczycie, jak wy myślicie, co się dzieje z duszą, kiedy będzie bardzo stara. Znika, przestaje istnieć, umiera? Nie, cały czas jak istnieje. Jak się rodzi z innej duszy? Dlatego nie wiem na przykład. Ale to są takie pytania... Ja powiem tak, to są pytania na takie same. Człowiek nie zastanawia się, w jaki sposób rośnie trawa, a już chce penetrować kosmos. A nie, to są ważne pytania, bo jeżeli takie, ty zadajesz... Nie, bo nie wiemy o tym, jak się rodzą dusze, no o tym nie wiemy. Ale zadałaś pytanie przed momentem o te dzieci. Nie możesz na mnie odpowiedzieć, że wiek młodsza dusza, starsza dusza, jeżeli nie zadał sobie tego pytania, o którym ja powiedziałem. Czyli zakładasz też tak samo coś jak ja. Nie. Podajmy to od początku. Według koncepcji, w którą ja wierzę, okej, to jest reinkarnacja. Reinkarnacja polega na tym, że jest najpierw młoda dusza, która się reinkarnuje kilkanaście, kilkadziesiąt lub kilkaset razy i staje się po prostu duszą i zbiera ciągle doświadczenia. No nie można jej porównać, jeżeli dusza jakaś się już po raz 300, powiedzmy, wcieliła w człowieka, no to nie można jej porównać z doświadczeniami, jakie ona ma, z tą samą z duszą, która jest młodą duszą, która się wcieliła dopiero trzeci raz. Czekaj, czyli wiek duszy nie dotyczy wieku duszy, tak jak my mamy wiek ciała, czyli narodziny małe i stare duże, tylko dotyczy perspektywy obecnej naszego ciała, czyli ja jestem teraz w takim rozwoju, to obserwuję duszę na przestrzeni jakiegoś tam horyzontu zdarzeń. Czyli albo świeży w tej rzeczywistości, albo już dojrzały. Ja się nie chciałem w to włączać, bo ja już się dzisiaj nagadałem, ale chyba jednak muszę, że tak powiem, zainterweniować. Z tego, co ja zrozumiałem, Kazimierzu, ty myślisz, że my myślimy, że my dostajemy po... Jak się rodzimy, to dostajemy duszę na odpowiednim poziomie, tak? Nie. Nie? No to teraz to już ja się pomyliłem. No ja też nie za bardzo rozumiem pana Kazimierza, tylko ja zamilkłam, bo ja nie chcę się w tym wszystkim pogubić, bo nie wiem, ja bym tak prosiła może prostszą drogą to wytłumaczyć, co pan Kazimierz ma na myśli, bo ja się tym wszystkim pogubię. Wy rozumiem, że myślicie tak, a w sensie wasze zdanie, tak? Że dusza się rozwija, i wy jesteście na pewnym etapie, z którego obserwujecie rozwój duszy i w waszej ocenie jest młodszy albo starszy, ale jak wasz rozwój, czy później wasz rozwój jest na skali 10, tak? Czy w punkcie 10, to wy obserwujecie, że 7 to było młode, a 12 to już będzie stare, tak? Potem jak się przeniesiecie na 20, to będziecie obserwować 16 i 24, przykład daję, no nie? Nie, to jest w ogóle co innego, to jest w ogóle jakaś nieznana mi jakaś ezoteryczna koncepcja, w ogóle nie. W sensie, że obserwujecie swój rozwój względem młode, stare względem siebie, teraz. Nie, względem młode, stare to jest umowne, tak? Just mi powiedziała, że tego nie lubi, ja też nie, ale jak na razie nie ma lepszego pomysłu, żeby to zróżnicowanie pokazać, tak? Dlatego ta ziemska taka nomenklatura w nazywaniu tych jakby poziomów jest taka najbardziej zrozumiała dla ludzi, dlatego tym się większość ludzi, którzy tą tematykę poruszają, tym się posługuje, tak? Odnosząc
wiek duszy tak jakby do wieku dziecka, tak? Czyli niemowlęca, dziecięca, młoda, dojrzała, stara, tak? To no, jakby tutaj co do tego mamy jasne. Jedno mnie zastanawia, do czego my dążymy w tej audycji, bo już się pogubiłem. No, dyskusja ma to do siebie, że ewoluuje na podstawie, że tak powiem, pojawiających się tematów. Jakby to cały czas do rozmowy o świadomości, moim zdaniem, tak? Zresztą nigdy nie mamy pewności, co z naszej rozmowy jakby wyciągną dla siebie pozostali słuchacze, więc określenie celu tej rozmowy jest naprawdę bardzo trudne. Natomiast jest bardzo interesujące, przynajmniej mi się tak wydaje. Przynajmniej wyszliśmy od koronawirusa i ludzie mogą odpocząć. Przynajmniej na chwilę, tak. Natomiast widzę, że tutaj ten temat, bo już o nieśmiertelności, czy tam o jakichś tam innych rzeczach duszy, już też żeśmy prowadzili audycję i to pewnie kilka, bo to też był taki temat, który budził dość dużo emocji, więc myślę, że też może czas sobie przypomnieć, tak, jak to jest z tymi tak zwanymi poziomami rozwoju duszy. Poziomami rozwoju duszy, bo to jest właśnie błędne określenie, które myślę, że nas sprowadza tutaj też na manowce, tak? Poziom rozwoju duszy to nie jest nic innego jak poziom rozwoju nas. Więc nie próbujmy tego jakby oddzielać, bo znowu zejdziemy na jakieś tam nieporozumienia, nie? Natomiast myślę, że powinniście sobie wrócić i wyjaśnić jeszcze, moi drodzy, to, czego sobie nie wyjaśniliście, a ja kiedyś tam znowu wrócę do tematu tego, który tutaj dzisiaj został niewyjaśniony. Natomiast nie wiem, czy wyjaśniliście już sobie, jak to ten problem z tymi dziećmi rozwiązać, czy nie? Znaczy ja nie próbowałem nawet rozwiązywać tego problemu, bo mówię, to jest poza... Każda teoria to jest poza... Żebyś się tłumaczył, jak ty to widzisz, tak? Z czego ta różnica może wynikać? Że niby te same dzieci, a różne reakcje. No. No i ja przynajmniej ja takiej wyraźnej odpowiedzi na to pytanie nie usłyszałem, a myślę, że Justin chciała też tą odpowiedź na to pytanie usłyszeć. Znaczy, jakbym usłyszała to, co myśli pan Kazimierz na ten temat, to bardziej by mi się poukładało w głowie w ogóle koncepcja pana Kazimierza. Ja nie mam żadnej koncepcji, żeby była jasność, ale mnie się wydaje, ja to wytłumaczę w najprostszy sposób. Jak mnie się może to wydawać. Jeżeli byśmy założyli, że każda tam właściwość człowieka, czyli empatia, coś tam innego, to jest jeden zbiornik i tych zbiorników mamy 100, to nad każdym z tych zbiorników musimy pracować, ale nie możemy jednocześnie, więc część tych zbiorników po prostu się deawoluje, cofa, a część jest rozwijana. I być może po prostu, nie wiem, w tym kierunku. Czyli, że pewne zdolności i tak z czasem u nas słabną, nad pewnymi pracujemy, są mocniejsze. Nie wiem, naprawdę. Ja się cieszę, że dzisiaj mogę kompletnie wszystko odwrócić do góry nogami, bo do tej pory zawsze się zgadzałem z panem Sławkiem. I w zasadzie ktoś mógł się zastanowić, to mamy dwóch gości. Nam słuchacza urwało, niestety. Właśnie tak, Kazimierza. Też mi się wydawało, że chyba w pół zdania, że tak powiem, nas opuścił. A szkoda, bo też się ciekawy wątek zaczął pojawiać, różnicy zdań. A tymczasem dodzwonił się do nas inny słuchacz o wielce skomplikowanym niku na Skype'ie Live, coś tam, zapraszamy do dołączenia. Dzień dobry. Witamy. Jak państwo słucham, to tak zauważyłem, że nie zauważyliście jednej rzeczy takiej. Bo tu jest mowa o tym, jak tam w historii różne rzeczy się tam działy, że tam był niby ten Jezus, Mahomet i tak dalej, Aleksander Wielki. A ja taką rzecz zauważyłem. Ludzie to się dzielą właśnie na takie dwie kategorie, na takich rządzonych, tak. Takich, którzy przewodniczą stadu, zwierząt na przykład, i tacy, którzy są częścią tego stadu.
tak zauważyłem. To ci ludzie, którzy rządzą i ci ludzie, którzy są, powiedzmy, no, zarządzają tym stadem, mają wpływ na to, jak myślimy, jak się historia układa, jakie wydarzenia się pojawiają. I tak naprawdę nie można tych dwóch kategorii mierzyć jedną miarą. Takie mam zdanie. Znaczy zdanie całkowicie słuszne, tak? Bo nie byłoby rządzącego bez rządzonych i odwrotnie, tak? Jest pewnego rodzaju symbioza i to chyba nie zostało tutaj w żaden sposób, chociaż może w tych emocjach dzisiejszych może padło jakieś takie negatywne stwierdzenie w tej kwestii. Natomiast bardziej ja przynajmniej osobiście chciałem zwrócić uwagę na to, że kiedyś tych rządzących było zdecydowanie mniej niż tych, którymi oni rządzili, a z czasem, wraz z rozwojem, że tak powiem, świadomości ludzi, te proporcje ludzi, którzy chcieli rządzić, zaczęły się drastycznie zwiększać w porównaniu do tych, którzy chcieli być, że tak powiem, rządzeni. Tak? I to moim zdaniem było świadectwem i dowodem na to, jak zmienia się ludzka świadomość. To takie jakby z mojej strony tłumaczenie, co ja miałem w tej naszej burzliwej dyskusji na myśli. No rozumiem, tylko ja mam takie jeszcze tutaj taką obserwację jedną, że no wy państwo na przykład tutaj siedzicie, debatujecie, zastanawiacie się nad pewnymi rzeczami, ale duża część społeczeństwa, no lwia większość tak naprawdę, no nie ma tego czegoś, nie przyjdzie, nie popatrzy, nie zastanowi się, nie stanie z boku, nie przeanalizuje sytuacji, nie wyciągnie wniosku, tylko to jest takie, że nie tu, na przykład tu dam taką przykład, co mi ostatnio uderzyło, na przykład jest sobie pewna, no, grupa ideologiczna w Polsce, tam nie będę mówił, czy to jest z prawej, czy z lewej strony, chociaż wiadomo, o kogo chodzi, prawda? No i siła tej grupy ludzi polega na tym, że oni chodzą po ulicy, tak, ubierają się w patriotyczne, tam nie wiem, jakieś szuchy, flagi ze sobą noszą i chodzą i bardzo głośno krzyczą i też robią dużo, nie wiem, zamieszania wokół siebie. I na przykład oni krzyczą takie hasła jak na przykład Bóg, honor, ojczyzna, tak? Ale czy któryś z nich się zastanowił na przykład, że kopanie jednej osoby w pięciu to nie jest raczej honorowe zachowanie i nie wiem, co to za Bóg tak chciał, że taką ma wolę, żeby oni tam z kilkunastu napadali jednego gościa i go kopali, czy tam obrzucali kamieniami na przykład. No może to jest taki unikalny sposób na okazywanie tej słynnej chrześcijańskiej Polski podobno, tego miłosierdzia i tego szacunku do bliźniego. Tak, dokładnie, ale do czego zmierzam? Chodzi o to, że to jest właśnie klasyczny przykład takiego człowieka rządzonego, który się nawet nie zastanowi nad tym, co robi. Jemu się coś wmówi i on uważa, że ma rację i on za tym idzie, za tym przykładem. No niestety w dalszym ciągu pozostaje na świecie jeszcze bardzo dużo, że tak powiem, osób, które wymagają tego przewodnictwa, tak? Które bezkarnie i bezkrytycznie przyjmuje wszystko, co ich domniemany, że tak powiem, autorytet im przekazuje. Tak? Więc po to są między innymi te audycje o świadomości, żeby tych ludzi, żeby proporcja tych ludzi, którzy siedzą z nami i dyskutują i zastanawiają się nad pewnymi rzeczami, była jak największa, a tych, którzy bezkarnie przyjmują wszystkie polecenia swoich autorytetów, się zmniejszała, tak? Ponieważ ślepe posłuszeństwo zawsze prowadzi do jakichś nadużyć i do jakichś... To znaczy, to jest narzędzie tak naprawdę. To jest narzędzie do osiągania swoich własnych celów i do takich ludzi nie ma co mówić tak naprawdę. To tak jak to mówiliście o tych publicznych egzekucjach wszystkich. Mi się wydaje, że ci ludzie, tak jak wcześniej pani mówiła, że jej się nie wydaje, że jak tam komuś, nie wiem, głowy obcinali, tak, na stadionie, na publicznej egzekucji, to że cała reszta się z tego cieszyła. A ja myślę, że taka reszta właśnie by się cieszyła po prostu strachu, że gdyby wziąć takiego jednego delikwenta z drugim i mu głowę na gilotynie obciąć publicznie,
to cała reszta by nie miała wyjścia, tylko się z tego ucieszyć, bo wiedziałaby doskonale, że ich to samo może spotkać. Więc lepiej cieszmy się z tego głośniej, to będziemy ostatni w kolejce do ścięcia wtedy. Znaczy, ja powiem tak, w dzisiejszych czasach i też pewnie między innymi w tej grupie, o której pan wspomina, myślę, że gdyby nie tak, powiedzmy, ostre przepisy prawa, to gdyby oni zamiast kopać tego człowieka, mogli mu obciąć głowę i nasadzić na włócznie, mieliby z tego niesamowitą radość. Tak. Więc nie musimy się cofać 2000 lat i zastanawiać się nad tym, czy ludzie się cieszyli, czy nie. Dla pewnej grupy ludzi taka forma rozrywki nawet w dzisiejszych czasach będzie formą rozrywki, tak? No tak. Ale to jest bardzo niebezpieczne i to jest bardzo szkodliwe. I tak naprawdę dlatego uważam, że nie powinno się na nich patrzeć w takich samych, inaczej, nie powinno się wszystkich wrzucać do jednego worka, tylko wyznaczyć konkretne kategorie dla konkretnych kategorii ludzi. Znaczy ludzi, to jeszcze, czy to by, czy żeby być człowiekiem, to jeszcze jakieś standardy moralne trzeba mieć. Tak uważam. Mogę słowo? Podsumowując to, co pan przed chwilą powiedział, ja słyszałam coś takiego, co jest jedną z najmądrzejszych rzeczy, jaką usłyszałam w życiu, że ludzie dzielą się tylko na dwie kategorie, na kanibali i nie. I teraz niech się pan zastanowi, w której kategorii pan jest, bo pan nie wie, co by pan zrobił, gdyby wybuchł Yellowstone i nie ma niczego. Gdyby jeszcze raz, co gdyby się coś stało? Na przykład Yellowstone by wybuchł. Wiadomo, że jak wybuchnie, to jest koniec. To no, cywilizacja no, no upadnie. I nie wiadomo, co by pan zrobił. Ale wtedy, teraz nie? Tak, do jakiego wora się pan wrzuci na ten czas? Jest pan kanibalem, czy nie jest pan kanibalem? Ja dlatego strasznie nie lubię, jak się mówi o kategoryzacji ludzi. Nienawidzę tego, bo jest to bardzo niesprawiedliwe, bo nikt nie wie, w jaki sposób by się zachował w danej sytuacji, a ponieważ ja jeszcze wierzę w to, że istnieje reinkarnacja, być może ja kilka wcieleń wcześniej byłam jakimś popieprzonym katem, który właśnie publicznie ucinał ludziom ręce i czerpał z tego pieniądze. Ale ja tego nie wiem, ale mogę zakładać, że kimś takim byłam. Więc ja nie jestem w stanie i nie mogę oceniać tych ludzi, którzy zachowują się w tym momencie w sposób, który jest dla mnie niemoralny. Ja strasznie nie lubię tego kategoryzowania i ich trzeba wrzucić do tego wora, tych wrzucić do tego wora, w ogóle nie wiem, posegregować nie, ludzi nie chodzi o to, na że lepszych, nie, gorszych. Nie da im zmienić. Im się tak nie da wytłumaczyć, dlatego że oni pójdą za tym, co mają wbite w głowę i do nich się nie da przemówić. Dobra, jeżeli by, nie to wiem... To nieprawda. Ludziom da się przemówić. Powiedział, żeby się uciszyli, uspokoili, no może by to wtedy zadziałało. Gdyby na nich ich własny autorytet. Ludzie da się przemówić, wystarczy im pozwolić doświadczać, może doświadczą czegoś okropnego i po prostu to ich w życiu zmieni w jakiś sposób. Czy no może doświadczenie do uciętej głowy na publicznej egzekucji będzie doskonałym bodźcem do tego, żeby się zmienili jednak. Nie, to nigdy w ten sposób nie działa. Nie. To nigdy strachem, ja. Nigdy nie strachem, nigdy nie okropnościami. Ludzi zmienia się miłość. To są ich metody. Ale to czy... To są ich metody. No ale skoro krytykujemy czyjeś metody, to nie możemy ich stosować. Bo to tak jakbyśmy krytykowali samych siebie, tak? No jakbyśmy pożar gasili benzyną, to jest dokładnie na tej zasadzie. No, ale w końcu się tlen się w końcu skończy i pożar zgaśnie. Ale to wtedy nie będzie niczego. Dlaczego? Bo teraz jest pytanie, do czego my dążymy, tak? Jeżeli dążymy do ukarania, no to może faktycznie jest to metoda, tak? Natomiast czy my mamy prawo karać? Natomiast jeżeli chcemy coś zmienić, to powinniśmy zastosować takie metody, które będą skuteczne w celu dokonania tej zmiany, tak? I no teraz, to wtedy trzeba przejąć władzę w kraju i zmienić prawo. Czy reagując agresją na agresję... Nie agresją. Osiągniemy skutek zmiany drugiego człowieka.
A nie, no niekoniecznie. Dlaczego agresją? To nie musi być agresywne przecież wcale. Nie, no rozmawiamy tutaj o, że tak powiem, gaszeniu pożaru ogniem i unicestwieniu, że tak powiem, wszystkiego, tak? Czy tam, nie wiem... Nie, nie, to przecież nie ma sensu żadnego, to też... No właśnie. Nie, ja nie popieram takich metod, jest. No właśnie. Po prostu chodzi o to, że no... Państwo się staracie, tak? Coś tam dostrzec, rozwinąć się duchowo, prawda? Jakiś tam, nie wiem, może wyższy stopień nawet osiągnąć, ale są ludzie, którzy mają to gdzieś. I oni nie myślą w taki sposób. Dla nich państwo jesteście tymi słabymi, którzy należy w ziemię. Nie, ja tak się nie odbieram. Ja też odbieram, natomiast zawsze powtarzam jedną rzecz, że każdy z nas, dochodząc do tego momentu, w którym jest w tej chwili, przeszedł również przez te etapy, na których są, powiedzmy, ludzie, których teraz pan krytykuje, czy tam próbuje w jakiś sposób ocenić, tak? Czyli my do swojego jakby momentu nauki doszliśmy inaczej. Żeby być dorosłym, trzeba byłoby być kiedyś dzieckiem, tak? Popełniać robić głupie rzeczy po to, żeby zdobyć doświadczenie, co wolno, czego nie wolno. Trzeba się było sparzyć, trzeba się było nauczyć, tak? Nikt się nie rodzi od razu dorosłym, nikt się nie rodzi od razu mądrym, nikt się nie rodzi świadomym i nikt się nie rodzi od razu, że tak powiem, wszechwiedzącym, tak? Więc zapominamy często o tym, że my przez ten sam proces przechodziliśmy, tak? Więc nie zabraniajmy ludziom, ja nie mówię, żeby popierać takie metody, ja nie mówię, żeby ich hołubić, żeby im dawać nagrody, tak? Natomiast no, nie zapominajmy o tym, że każdy ma tam jakby swój własny tryb nauki, sposób nauki, tak? I każdy gdzieś tam na tej drodze jest w swoim własnym miejscu. No tak, tylko to też od poziomu inteligencji zależy. I niestety ludzie z niskim ilorazem inteligencji się nigdy nie nauczą. No nie. Były takie badania przeprowadzone. To robiło... To były badania robione przez... Znaczy inaczej, one były robione na zlecenie CIA przez jakiś tam uniwersytet w latach 80. 20 milionów dolarów na to poszło. Chodziło o to, żeby zredukować przestępczość w kraju poprzez zatrudnienie ludzi. No i szukali właśnie, znaczy inaczej, doszli do tego, że dużo tych nielegalnych imigrantów ma za słabe IQ, ma za nic, jest po prostu, no... A no ich poziom intelektualny odbiegał od średniego i byli mało przydatni w społeczeństwie i dlatego wchodzili na drogę przestępczą, bo to było jedynym źródłem utrzymania, prawda? Robienie rzeczy nielegalnych, na przykład jakieś kradzieże, nie wiem, handel narkotykami, takie rzeczy. No i Ameryka w pewnym momencie chciała im pomóc, znaleźć im przydatne miejsce w społeczeństwie. Wydali 20 milionów dolarów na badania i się okazało, że do pewnych ludzi się po prostu nie da zreformować. Po prostu tak, się nie jest prawda. No ale to też nie do końca jest tak. Panowie, chwilę, proszę was. Ja po prostu z tym pomiarem IQ nie jestem w stanie wytrzymać. To mnie strasznie irytuje, bo zapewne każdy z nas i każdy z słuchaczy i pan Marek kiedyś sięgnął po taki test IQ. I w tym teście IQ nagle są jakieś, nie wiem, ciągi matematyczne, jakieś inne rzeczy. Co to ma do prawdziwej, wrodzonej inteligencji? To pomaga rozwiązywać zadania. Zaraz. Okazuje się, że... Dobrze, ale okazuje się, że dzieci z syndromem Downa, one mają bardzo niskie IQ. Bardzo niskie, bo ja oglądałam o tym program i widziałam te badania. Natomiast one mają najwyższy poziom empatii. Ja znam takich dzieci od groma i naprawdę, gdybym chciała z kimś iść na bezludną wyspę, to bym sobie wzięła gromadkę dzieci z syndromem Downa. Bo taką empatię, tyle miłości i radości one mają, to naprawdę ci ludzie, którzy mają 180 czy 500 IQ, naprawdę mogą im pozazdrościć. To ja znam inną historię. U mnie był sąsiad z zespołem Downa, no i bił wszystkich na przykład. Nikogo nie lubił. Znaczy,
Kochani, bo my tutaj, że tak powiem, zaczynamy ja, chodzić ja jakieś... Ja w szkole miałem kolegę, który miał dużo wyższy IQ niż przeciętna klasowa, niż średnia klasowa i też wszystkich bił. No. A ja z kolei, z tego co pamiętam, kiedyś ten kilka razy te testy przechodziłem i zawsze wychodziło, że mam poniżej średniej. Niemożliwe. No możliwe. Mam to w papierach nawet. O, masz. No to ja nic ale to nie jest też ale to też jest kwestia zmienna. To nie jest tak, że człowiek dostaje jeden wynik i to jest taki na całe życie. Tylko wiadomo, że intelektualnie, tak jak i duchowo, zawsze się może rozwijać. Ale ja nie będę mówił o swoim poziomie, bo... po co? Ale od razu mówię, nikogo nie biłem. Natomiast słuchajcie, my próbujemy tutaj jakby dwie różne rzeczy ze sobą połączyć, tak? Poziom rozwoju, nie wiem, świadomości, poziom rozwoju duchowego z poziomem IQ. Myślę, że CIA robiąc te badania takiego aspektu jak rozwój świadomości raczej w swoich badaniach nie brało pod uwagę. Więc kierując się samym tylko poziomem inteligencji czy tam wynikiem IQ, no to myślę, że nie ogarniemy całej sytuacji w sposób obiektywny, tak? Bo przecież na ludzkie zachowania wpływa jeszcze dużo więcej czynników niż tylko sam poziom inteligencji. Jak choćby to, o czym doskonale wiemy, podświadomość, czyli to, co wynosimy z domu. Do tego wszystkiego dokłada się jeszcze właśnie poziom świadomości, czyli poziom rozwoju duchowego, tak? I to dopiero daje jakiś tam obraz człowieka. Natomiast ja się całkowicie zgadzam z tym, że dzieci z syndromem Downa posiadają bardzo dużą dozę, że tak powiem, empatii. Może to też jest jakaś podpowiedź dla nas, tak? Może trzeba tą inteligencję wyłączyć, a bardziej skoncentrować się na emocjonalności. I tyle, tak? Dobra, kochani, bo ja już widzę, że to 11 prawie wybije u was i tam Jubi pewnie już nóżkami przebiera, to ja się pożegnam, dziękuję serdecznie. Ja nie wiem, jak nasz słuchacz, który jest z nami na linii. Jak pan się nazywa? Whatever, no tak ładnie. Okej, no to żegnam Sławku, żegnam Marku, żegnam Whatever. Dziękuję ci bardzo. Na chwilę, na tej swojej kwarantannie uważaj na siebie. Jasne. Wszystkiego dobrego, dziękuję ci. Wszystkiego dobrego, na razie. Trzymaj się. No to co, to ja też się pożegnam, tak? Dziękuję za rozmowę. Dziękujemy bardzo za nowe spojrzenie, że tak powiem, na sprawę. Polecamy się na przyszłość. To zadzwonię jeszcze kiedyś. Dobra, super, trzymam za słowo. No, pozdrawiam. Dzięki, pozdrawiam również. Pozdrawiamy również. No to nam dzisiaj słuchacze zrobili audycję, panie Sławku, no i można powiedzieć w porę się porozłączali, bo tutaj już Jubi z gościem czeka. Tak, no to słuchajcie, kochani, tutaj oczywiście miliard komentarzy, których ja nie zdążę już dzisiaj przeczytać, ale jest tego naprawdę mnóstwo, aż mi jest, że tak powiem, aż mi jest przykro. Ja stanąłem gdzieś tak na 8:20 z tego, co widzę, a mamy godzinę 22:55 i posypało tutaj jeszcze komentarzami. Sypie. I jeszcze sypie, tak? I widzę też nowe osoby tutaj w naszej dyskusji, nowych słuchaczy, nowe osoby. Bardzo mnie to cieszy. Kochani, ale tutaj się co po niektórzy chwalą swoimi poziomami IQ. Kochani, mamy godzinę 22:56. Obiecałem, że nie zablokujemy Jubiego, więc spróbuję te komentarze przed następną audycją przeczytać sobie. Mam nadzieję, że już będę miał na tyle czasu, żeby się z tym
zapoznać i spróbuję w takim razie wrócić na początku audycji jeszcze do tych najważniejszych wątków, które tutaj poruszyliście. Było dzisiaj o wszystkim, co mnie bardzo cieszy, więc mam nadzieję też, że następna audycja już nie będzie o koronawirusie, chociaż jak widać, to do niczego nas nie zobowiązuje, bo możemy porozmawiać sobie o wszystkim, na co tylko macie ochotę. Dziękuję Wam bardzo za telefony, za dyskusje, za emocje i też mam nadzieję, że dla Was mnóstwo fajnych, ciekawych i przydatnych dla Was informacji. Żegnam się z Wami bardzo cieplutko. Pamiętajcie o odpowiedzialności, pamiętajcie o empatii i pamiętajcie o zdrowiu swoim oraz swoich najbliższych, czego Wam z całego serca życzę i najmodniejszym i najpopularniejszym życzeniem ostatnich dni. Życzę Wam odporności. Pożegnam się z Wami bardzo serdecznie. Do usłyszenia za tydzień. Jeszcze raz dziękuję. Dziękuję Panie Marku. Dziękuję Wam, kochani, za to, że byliście dzisiaj razem z nami. Trzymajcie się. Do następnego tygodnia. Pa, pa. A ja pozwolę sobie zakończyć ten odcinek audycji Świat oczami duszy takim hasłem, które od niedawna towarzyszy Radiu Paranormalium, szczególnie na Facebooku, ale od niedawna również zagościło, dosłownie od parę dni temu pojawiło się w naszym logo na naszej stronie internetowej. Zostań w domu i posłuchaj Radia Paranormalium oczywiście. A mówił do Państwa przed chwilą gospodarz audycji Świat oczami duszy, pan Sławek Bączkowski. Tradycyjnie zachęcamy oczywiście do poświęcenia trochę tego czasu w kwarantannie. Niektórzy są tego czasu spędzonego w domu, którego teraz wielu z Państwa zapewne będzie miało dużo, dużo więcej w związku z wiadomą sytuacją. Warto ten czas poświęcić na sięgnięcie po książkę pana Sławka Bączkowskiego Czy można szukać przeznaczenia, czyli po co człowiekowi dusza. Nie trzeba do tego celu specjalnie narażać zdrowia kuriera, bo książka jest dostępna nie tylko w wersji papierowej, ale również elektronicznej. Zachęcamy także do polubienia fanpage'a pana Sławka na Facebooku, no i do zasubskrybowania kanału na YouTube, który nazywa się dla odmiany tak samo jak nasza audycja Świat oczami duszy. No i cóż, dzisiaj już kończymy ten odcinek Radio Paranormalium, paranormalny głos w Twoim domu. Dziękujemy za uwagę, dobranoc, do usłyszenia, no i oczywiście do usłyszenia ponownie już za tydzień o 20 w poniedziałek na antenie Radia Paranormalium, oczywiście na żywo, no i mamy nadzieję również z bardzo aktywnym telefoniczno-skype'owym udziałem Państwa właśnie. Dziękujemy za uwagę jeszcze raz i do usłyszenia. No i trzymajcie się zdrowo, rzecz jasna. Produkcja i realizacja Radio Paranormalium. www.paranormalium.pl